Cześć, z tej strony Michał, a to jest kanał Robię Strony i zapraszam Was na nagranie, relacje z pierwszego etapu rajdu VFR wokół tutaj Krakowa. Zapraszam. Konkretnie ten rajd jest takim połączeniem z lotu VFR z czymś w rodzaju konkurencji w locie na orientację, powiedzmy. Możecie sobie tutaj przeczytać, o co dokładnie chodzi. Dziś o godzinie 19 naszego lokalnego czasu będzie dostępny kontroler na pozycji Kraków Informacja. Oprócz tego przygotowano specjalną scenerię dla pilotów, którą upubliczniono o 17. Jak widzicie, jest 17:15, więc już tą scenerię mam zainstalowaną w FSX-ie i jest podana również lista punktów, które musimy odwiedzić. Przewinę na dół strony i tu widzicie, że kolejność jest przypadkowa i musimy przelecieć takie punkty jak Jezioro Żywieckie, Huta Katowice, Czorsztyn, chyba chodzi o miejscowość bardziej niż jezioro tam się znajdujące, i Jezioro Dobczyckie. W każdym z tych punktów, dzięki tej instalowanej i dodatkowo scenerii, będziemy szukać banerów. Tutaj wyżej były screenshoty, jak takie banery wyglądają w dzień i w nocy, czyli taki bardzo mały obiekt, który będziemy musieli sfotografować właśnie, po pierwsze najpierw trzeba będzie go znaleźć w danym miejscu, a później sfotografować z kokpitu naszego samolotu. W nocy może trochę jest bardziej widoczny, ale ja specjalnie będę leciał w dzień, bo no, zawsze nagrywam w dzień, lepiej wszystko widać. Z drugiej strony mam fototeksturę chyba na większości terenu, po którym będziemy lecieć, mam nadzieję, więc te banery powinny być też całkiem charakterystyczne. No i naniosłem sobie te punkty na lecimy.org. W tym momencie w takiej kolejności losowej. Po prostu chciałem zobaczyć, gdzie są. Tak więc tutaj mamy Jezioro Dobczyckie. Tutaj mamy Czorsztyn, czyli lecimy po całą granicę. Następnie Jezioro Żywieckie, koło lotniska na Żarze. No i miałem problem z Hutą Katowice, co to jest, gdzie to jest i tak dalej, ale Wikipedia plus Google Mapsy i obecna nazwa tego pozwoliło mi chyba dobrze namierzyć ten punkt. Mam nadzieję, że tak. I to jest tutaj przy Dąbrowie Górniczej i Katowicami. No i teraz jest pytanie, w którą stronę polecimy, w jakiej kolejności te punkty zrobimy. W sumie takie wyszukałem, że już mi się ułożyły w odpowiedni ciąg, czyli tak naprawdę można by lecieć tak, zgodnie ze wskazówkami zegara, że tak powiem, wrócić później na Kraków. No i się zastanawiam, czy właśnie tak lecieć, czy najpierw w drugą stronę. Myślę, że lot w tą stronę nie jest złym pomysłem, ponieważ te trzy punkty mam już, jestem ich pewien i gdzieś w promieniu 5 mil znajdę ten baner. Zaś nie wiem, czy Huta Katowice to jest to, czego szukam, więc ewentualnie wolę sobie jakieś poszukiwania zostawić na koniec, gdyż będę miał trzy zdjęcia banerów. Bo jak tutaj zacznę szukać, to jeszcze mogę się gdzieś pogubić i w ogóle będzie miało to negatywny wpływ później pewnie na całą resztę lotu. No i też polecieć z Krakowa tutaj na Jezioro Dobczyckie jako pierwszy punkt trasy pozwoli mi to szybko znaleźć pierwszy baner, więc będę obeznany z tym, jak on wygląda. No dobra, czyli myślę, to jest dobry pomysł. Tylko oczywiście nie zostawię tak tego planu lotu, bo musimy tutaj pododawać jeszcze trochę punktów VFR-owych, przez które będziemy lecieć. Dlatego może pokasuję te punkty, oprócz oczywiście tam huty. Dobra, hutę też skasuję. I teraz tak, z Krakowa wystartujemy, czyli polecimy przez Kilo i Sierra. I tutaj na jezioro. Powiedzmy, że zastanawiam się, ile to jest 5 mil na tej mapie. Czy tutaj jest dobrze, czy tutaj jest skala pokazana? W sumie 5,8 już teraz mamy, tak? A od tego punktu zróbmy sobie taki 5-milowy odcinek. Albo inaczej zrobię.
Stawmy się na środku jeziora, znaczy stawię jeden punkt niby na razie i teraz szukam punktu, który będzie miał 5 mil od tego punktu. OK. Czyli gdzieś w takim masz okręgu, praktycznie jak tutaj oznaczenie ATZ-u dla łososiny dolnej. To aż w takim okręgu może się znajdować ten baner. Nie jest to mało. No ale okej, myślę, że znajdziemy, bo tak samo może być to w Myślenicach. Będzie ciekawie. Dobra, czyli od razu po Sierze polecimy ku tutaj środkowi jeziora, chociaż tak sobie wybiorę ten punkt jako bardziej charakterystyczny. A następnie musimy na Czorsztyn polecieć, a punkt tutaj delta sobie darujemy, nie jest nam on jakby potrzebny jakoś. Bardzo. Te strefy zakazane nie są na Watsimie odzwierciedlone, więc nie muszę się nimi przejmować. Mógłbym sobie samodzielnie tutaj zasymulować, żeby to oblecieć, ale dzisiaj tego robił nie będę. Polecimy wtedy na Czorsztyn. Gdzieś w tym miejscu. A zaznaczę sobie jako tutaj początek sam jeziora. Podejrzewam, że tutaj też może być ten baner. Następnie musimy na jezioro Żywieckie dolecieć. Zróbmy to może przez... Zastanawiam się, czy lecieć tak directem trochę. Trochę nie, trochę mi się to nie podoba. Polecimy sobie na Nowy Targ, na lotnisko. Tak spojrzymy sobie na nie z góry, bo czemu nie? I później proponuję na Rabkę. Jest tam ten zawijas, jest bardzo charakterystyczny na fotoscenerii. To sobie może go oznaczę jako kolejny punkt trasy. I stąd bezpośrednio już polecimy sobie na Jezioro Żywieckie. Kolejno musimy lecieć na północ do Huty, tak? Ta Huta jest gdzieś tutaj, zaraz ją lepiej zlokalizuję. Pytanie, jak tam dolecieć? Zobaczmy, na razie postawmy sobie punkt, tak jakbyśmy mieli lecieć bezpośrednio, to jest niby ta Huta. Mam nadzieję, że to będzie to, bo jak nie, to lipa, ale zawsze będzie można popatrzeć, gdzie lecą inni. Może w taki sposób to znajdziemy. Ciekawe, czy inni też obiorą lot właśnie taki zgodnie ze wskazówkami zegara, czy w drugą stronę będą to oblatywać. I stąd przez Oświęcim, ok. Koło tego zbiornika przez Mysłowice. No i wlecimy tu w ATZ, który też nie jest symulowany na Watsimie. Także okej, okay, taka po linii prostej droga mi odpowiada. Jest kilka charakterystycznych punktów po trasie. Ja sobie tylko je dodam. Więc tak, tu jak przelecimy przez Żar. Zastanawiam się, czy mam tutaj scenerię. No zobaczymy. Ustawię sobie te kęty jako punkt. Albo nawet nie te kęty, tylko bardziej ten zbiornik. Teraz następnym charakterystycznym miejscem będzie. Tutaj te tory kolejowe, rzeka ogólnie. Będzie to łatwo rozpoznać. Następnie polecimy bezpośrednio na ten węzeł w Mysłowicach i stąd mamy już blisko do Huty. No i z Huty już po punktach wiefarowych jakoś wrócimy. Zastanawiam się, czy jest sens mi lecieć jeszcze przez Brawo, tak wydłużać trochę ten lot. Nie, polecimy sobie bardziej może tutaj autostradą, jeśli zobaczymy, czy będzie ona na scenerii. Po prostu cofniemy się do zbiornika,
Przelecimy tu przez Chrzanów. Dolecimy do punktu India, który jest wlotowym dla CTR-u, Zulu i lądowanie w Krakowie. No dobra, i tak się będzie prezentować moja trasa na ten zlot. Wysokość jeszcze, znaczy wysokość ustalę sobie po prostu jako jakąś tam maksymalną dla nie wchodzenia w TMA. Będziemy lecieć sobie po prostu cały czas z informacją i jedynie tutaj na pewno trzeba będzie zniżyć, żeby lecieć pod TMA i wlecieć tylko w CTR. Zaraz tymi wysokościami się zajmę. Jeszcze spójrzmy sobie na pogodę. Aha, może zauważycie, może nie. Posiadam już pełną wersję Active Sky'a, tak więc zjawiska pogodowe powinny być bardzo fajnie odzwierciedlone w tym filmie. Zobaczymy, tak naprawdę będzie to pierwszy większy test dla właśnie Active Sky'a. I teraz tak, Metary dla Krakowa. Few na 2000, Broken na 5300. Ciśnienie 10-17, wiatr niewielki, chociaż z nietypowego kierunku 0,80, czyli no przez pierwszy etap trasy będzie nam on troszeczkę przeszkadzał. Nie tak bardzo. Znaczy źle robię, bo patrzę na wiatr przyziemny w ogóle dla lotniska, a tak naprawdę to powinienem tutaj na Signifikant na przykład spojrzeć i patrzeć na wiatr na poziomie już wyższym, w tym przypadku fly level 0,50. Na szczęście no wiatru dzisiaj wielkiego nie ma, aczkolwiek może to powodować zamglenia. Zobaczymy jak będzie. Active Sky bardzo fajnie tego typu warunki pogodowe symuluje. Tym bardziej, że na zlocie jakby zakazano, czego ja i tak nie robię, ale zakazano wpisywania sobie K-Walk i latania w pogodzie idealnej. Wręcz nakazano po prostu latania w takiej pogodzie, jaka jest. Dobra, weźmy sobie mapę Polski. Czy to jest to? Tak, to jest to. Mamy nasz Kraków. I tak, CTR jest od 2000 do 2300 stóp. Później mamy TMA od 2300 do naprawdę do fly level 2, a tak, zgadza się, do fly level 285. Następnie podnosi się on do 3500. No, jeszcze trochę za Skawiną. Tu mamy Dobczyce. Musimy to sobie porównać z tą mapką, która też ma granice, aczkolwiek no lepiej sobie sprawdzać i w wysokości, i granice, bo na Lecimy Ork nie muszą one być wcale bardzo aktualne. Czyli proponuję gdzieś lot na około 2000 na początek do Sierry i za Sierrą zaczniemy się wznosić, no oczywiście jeszcze za tą granicą. Gdzieś tak do 3000. W zależności od kształtowania terenu, może nawet do 3,5 po prostu przy samej granicy. Następnie, dokąd musimy dolecieć? Po pierwsze, za trawers z Łososiną Dolną, i tu koło Mszany Dolnej już możemy wznieść się do fly level, jak mniemam, 9,5 dokładnie. Tu jeszcze jest taki wąski. Wąska przestrzeń, gdzie podniesiona jest do 6500 dolna granica TMA. Później lecąc już na żywiec, cały czas nie możemy przekroczyć fly level 9,5. Przy czym powyżej 3000 już obowiązują połówki, więc na przykład lecąc na zachód powinniśmy lecieć na przykład fly level 8.5. Pytanie, czy jest sens z Cessną się tak znosić, to nie Duke,
który chwila moment jest już na tym poziomie lotu. Teraz lecąc na północ, wchodzimy w obszar 5500 i później chyba 3,5. Ciężko mi z tej mapy tu to rozczytać. Jeszcze bym sobie poprosił o mapkę. Kraków VFR i Katowice też ewentualnie. Bardziej chyba Katowice. No nie, Katowice też mi dobrze tego nie pokazują. Znaczy dobrze, na pewno pokazują, ale nie tak wyraźnie jak tutaj w Krakowie. Czyli tak lecimy stąd. Gdzie tutaj są te wysokości podane, no? Na tych mapach czasem to nie potrafię się rozczytać. 3500, jeśli dobrze myślę, że to jest ta przestrzeń cała tutaj. Ta dalsza 6,5, ok. Ta 3,5. Czy to by się zgadzało z tym, co wyczytałem tutaj? Zgadzałoby się. Czyli musimy lecieć niżej niż 3500, czyli jakieś 3000. Później jeszcze zniżyć, aby tutaj w Teheranie wlecieć, lecąc do India. Czyli wybrałbym tak, że tutaj w tych odcinkach bliżej Krakowa będziemy lecieć 3000, tak ogólnie, a gdy wylecimy z Tema, czyli tutaj od Czorsztyna do Żywca, możemy sobie lecieć na powiedzmy 6,5 tysiąca stóp. Gra muzyka. Ok, sprawdźmy jeszcze, jaki w takim razie wiatr, jakiego wiatru możemy się spodziewać na tych 3,5, na tych 3000, na tych 5. O Jezus, na tych 3000 i na tych 6500. Tu mamy dla 3300, kierunek 128 węzłów. A tu jakiś słabszy, co ciekawe. Jeszcze zobaczmy sobie konkretnie w mapach wiatrowych. Katowice, Kraków. Będziemy lecieć o godzinie 19 czasu lokalnego, czyli 17 Zulu. Jest dla 18, ok. I teraz tak, tutaj ciężko się to wyszukuje. 3000 to będzie jakieś 900 metrów. Tylko to jest AGL, czyli nad poziom gruntu, a my nad poziomem gruntu będziemy lecieć jakoś 2000. Dobra, wybierzmy tą mapkę. Ok, więc nasz plan lotu jest przygotowany, raczej trasa. Ja później jeszcze wprowadzę odpowiednie poprawki dla prędkości i kierunku wiatru, deklinację. Prędkość nasza przelotowa TAS to będzie jakieś 110 węzłów i widzimy się po 19, gdy już będzie zalogowany kontroler i lot potrwa gdzieś, podejrzewam, że z półtorej godziny. Zobaczmy, co pokaże. No dokładnie, półtorej godziny pokazuje, 150 mil do przybycia. Pokazuje, lecimy ORC bez wprowadzenia jeszcze tutaj wiatru.
Do zobaczenia. Cześć, jesteśmy już na lotnisku w Krakowie na stanowisku 11. Będę leciał Cessną Day2A, Sierra Papa Kilo Lima Oscar, aczkolwiek moim znakiem wywoławczym na wacimie będzie standardowo Sierra Papa Mike Sierra Tango. Musimy się śpieszyć. Po pierwsze będzie pewnie zaraz duży ruch i ciężko będzie wylecieć stąd. Po drugie pogoda się pogarsza i ze wschodu nadchodzi trochę zachmurzenia i będzie ograniczona widzialność, także no do 22, do 21, 22 są prognozowane te gorsze warunki pogodowe. Mam nadzieję, że uda nam się szybko oblecieć całą trasę, bezpiecznie wrócić. Wypełnię plan lotu dla VATSIM. Tutaj widzicie rozpiskę z lecimy.org. Wyłączyłem konwerter i sam nie będę używał w tym locie planu lotu w GPS-ie, co najwyżej będę miał włączonego GPS-a. I wyłączyłem go na swojej stronie, tak żeby utrudnić trochę życie ludziom. A bo uważam, że latanie takie z tym GPS-em tylko to nie jest domena takich zlotów do końca. Szczególnie, że tutaj jeszcze trzeba poszukać tych banerów. Jest ciekawe zadanie przed nami. Dobra, EPKK Kilo, EPKK Sierra. Następnie jezioro Dobczyce. Później piąty punkt planu. Cóż my tu mieliśmy z Dobczyc? Mamy Czorsztyn, Nowy Targ, Rabka Zdrój. Nowy Targ, Rabka Zdrój. Poradca od razu był Żywiec. Następnie Mysłowice. Tych tutaj nie będę Oświęcimia podał, chociaż Oświęcim mogę wpisać. Mysłowice. Chociaż wpiszę tak, Oświęcim może wpiszę. Zobaczymy, zobaczę, czy na mapie tutaj, jakie są miejscowości. No, Oświęcim podejrzewam jest. Więc tak, mamy Dąbrowę Górniczą na pewno. Oświęcim. Mysłowice również są. Wpiszę Oświęcim i Dąbrowa Górnicza tak po prostu. Albo od razu po prostu Dąbrowa Górnicza. Stąd będziemy lecieć później na... Trochę się cofniemy, ale tak jakby na Chrzanów. I później już mamy EPKK India, EPKK Zulu i lądowanie. Alternatywne lotnisko, Katowice, Cruise Altitude. 4500 stóp, True Airspeed 110. VFR. Ok. Teraz tak, załaduję samolot, weźmiemy pasażerkę jakąś, trochę bagażu. I tak, potrzebujemy na półtorej godziny lotu paliwa. Oprócz tego weźmy jeszcze 45 minut rezerwy, czyli mamy, a nawet weźmy godzinę, to będziemy mieć równo powiedzmy 2,5 godziny, 8 galonów mniej więcej na godzinę, to łącznie paliwa musimy wziąć 8, 16, 20 galonów, dobra. A tu mam teraz w litrach, dobra, 20 galonów. A dam jeszcze trochę więcej, po 12 galonów dam w każdym zbiorniku. I to powinno nam wystarczyć. Sprawdźmy wagę. MTOW nie jest przekroczone. Już jestem zalogowany do VATSIM, także tutaj pierwsze samoloty się już ustawiają. No a ja co? Mogę przystąpić do... Ale nam to wszystko zaparowało. Mogę przystąpić do wykonania obchodu, ponieważ dawno tym samolotem nie latałem. O, już widziałem, że tu są uszkodzenia jakieś. Dobra, wymienimy. Znaczy uszkodzenia. To jest, że po prostu trochę jest starta ta opona.
Jakby się paliła na czerwono, to wtedy już jest do wymiany. Dzisiaj trochę testowałem sobie Active Sky'a i rozbiłem się parę razy tą cezną o ziemię, stąd pewnie ta opona się podniszczyła tak szybko. Ale o tym może opowiem później. Dobra, zacznijmy sobie. Preflight checklist. Pitot tube to zdejmiemy. Chwila, to się, jak to się zdejmowało ten pitot tube, to później chyba po prostu klikając na niego. Tak, dobra. Removed. Wait and balance checked. Parking brake set. Control lock. Ignition switch off. Avionics master off. Batteries on. Schowam sobie ten volant na razie. Jeszcze zobaczę, czy się dobrze zachowuje. Ok. Pitot hit on. Fuel quantity. Ok. Avionics master on. Static pressure off. Annunciator panel tested. Fuel selector both. Fuel shut off valve pushed in. Flaps extended. Pitot hit off. Avionica off. Battery master off. Elevator trim set for takeoff. Ok, i możemy wychodzić na zewnątrz, robić obchód. Sprawdzamy, czy pitot jest ciepły. Czyli podgrzewanie działa. Zamykamy luk bagażowy. Jestem podwiązany linkami, także je sobie tutaj odwiązuję i sprawdzam, czy wszystko wygląda dobrze, jeśli chodzi tutaj o różne elementy. Tak naprawdę widzieliśmy w hangarze, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale zawsze można to sprawdzić, a wręcz powinno się drugi raz. Pewnie możecie usłyszeć w moim głosie lekki pośpiech. To właśnie przez tą pogodę. Sprawdźmy, paliwo jest 12, ok. Olej mogłoby być troszkę więcej, chociaż nie ma lipy, jak to mówią. Kolor też był ładny. Wody w paliwie jeszcze nigdy nie znalazłem. Tutaj można na przykład, pewnie się zastanawiacie czasami, czemu te ekrany są takie jakby puste, bez akcji i w ogóle. A no czasami, z tego co wiem, to na przykład można znaleźć tutaj szmatę, że mechanik zostawił szmatę po całym remoncie, albo tutaj mogą być jakieś plasterki naklejone. Czyli port ciśnienia statycznego może być zablokowany. Tak więc mimo, że nie ma akcji, to trzeba się przyjrzeć na dane elementy i je sprawdzać. Samolot wygląda na sprawny, także tu na szczęście problemów żadnych mieć nie będziemy dzisiaj, oby. I tak naprawdę jesteśmy gotowi do uruchamiania, tylko oczywiście musimy poprosić o odpowiednią zgodę. Tak więc włączę baterię, avionikę. Zobaczmy, czy są już kontrolerzy dostępni. Jest Tower, jest ATIS. Najpierw odsłuchamy ATIS 126. 1.2. Ach, źle wykręciłem częstotliwość. No i zapiszemy go sobie. 1.7 hektopascals. Torture frequency 1.34.920. You have received information kilo. This is Krakow. Information kilo. Observation at 1.630. Expect radar vectoring for runway 25. Departures runway 25. Transition level 8.0. Wind 0.70 degrees 4 knots. Visibility 1.0 kilometers. Scattered 5,300 feet. Temperature 8. Dew point 4 QNH. 1.017 hectopascals. Torture frequency 1.34.920. You have received information kilo. I tak brzmiała cała informacja kilo. Prawdopodobnie zaraz się ona zmieni, ponieważ już jest 19.17.
No zobaczymy. Informacja była z 16:30 Zulu, czyli z 18:30 o 19:00 wchodzi już nowy meteor, więc pewnie znowu się będziemy zgłaszać ze starą informacją. Ciśnienie 10:17 i to sobie od razu ustawiam. 15 już jest zresztą ustawione, widzę. OK, elewacja się zgadza. Ustawię również transponder na VFR-owe 7000. Wiatr mamy z kierunku 0,70 o sile 4 węzłów. Te 4 węzły to nie jest jeszcze aż tak duże, żeby musieć startować z pasa 0,7, więc bliżej mamy do 2,5. Tutaj podkołujemy, więc właśnie z 2,5 sobie wystartujemy, myślę. Pierwszy punkt mamy kilo, także po starcie. O, zaszalałem tutaj z tą mapą. Katowic na razie oczywiście nie potrzebujemy. Czyli punkt kilo, po starcie z pasa 2,5 będziemy kręcić lewy krąg do kilo. Sprawdzę sobie jeszcze żyrobusolę, uzgodnię ją z busolą magnetyczną i przejdziemy na częstotliwość wieży, czyli 123,250. A ten IT sobie zostawię na razie. Kilo. This is Krakow. Information. Kilo. Czy oczekujcie? 6-6. I już jesteśmy na częstotliwości wieży. Tak odnośnie też tematu nasłuchiwania, to pochwalę się wam, że zakupiłem sobie skaner lotniczy dzisiaj. I jutro, czyli w niedzielę, gdy pojadę do Warszawy, mam nadzieję użyć go i może też ponagrywać trochę komunikacji, która będzie na Babicach w trakcie, jak nasza tutaj ekipa z linii Delfinskiej będzie miała swoje takie spotkanie małe. Również zaplanowane są jakieś wspólne przeloty, oczywiście tak, realnym samolotem. Czekamy na chwilę, aby wbić się na częstotliwość. Kraków wiesz, dobry wieczór. Sierra Papa Alfa Whisky Tango. Prosilibyśmy o zgodę na lot Wi-Fi według planu lotu z informacją kilo na pokładzie. Sierra Papa Alfa Whisky Tango, dobry wieczór, oczekuj. Lot 3916, pan Eurek, zaznaczone zezwolenia. Jak najbardziej, gozoli. Lot 3916, zezwolenia. Do Warszawy transportu zaplanowałem odlot pasa 2,5, wstępnie na do 6000 stóp z kursem pasa, ustawka transpondera 4,5,4,0. I mamy zgodę na odlot do Warszawy, odlot pasa 2,5 i los z kursem pasa. Wnosimy się do wysokości 6000 stóp z transpondera 4,5,4,0. Lot 3916. No 3,9,6, zezwolenie zapisane prawidłowo. Kraków wieża, po pani ma sprawa się, więc weźmy sobie radę, dobry wieczór. Pomyla Fox 5,6, Kraków wieża, dobry wieczór, radę w kraju, break, break, syra pan pana Sławiski Tango, panowie zapisuję zezwolenia. Sławiski Tango. Wiski Tango, zezwolony lot Wi-Fi w przestrzeni kontrolowanej lotniska Kraków, wstępnie do punktu India, kodus pasa 2,5, ustawka od transpondera 7,5,0,2 i wysokość 2000 stóp. Mamy zgodę na lot jak w stanie od lotu pasa 2,5, początkowo do India z transponder 7,5,0,2 i do 2000 Sierpa Polsko Wiski Tango. Sierpa Wiski Tango, zezwolony zapisano prawidłowo. W takim razie prosimy o zgodę na uruchamianie Sierra Papa Whisky Tango. Sierra Whisky Tango, uruchamiamy zezwolenie ciśnienie 1017. Uruchamiamy ciśnienie 1017, Sierra Whisky Tango, dziękuję. Kraków, Sierra Papa, nie ma Foxtrot 856, również słyszymy na piąteczkę.
Informacja kilo na pokładzie, stoimy na płycie wojskowej numer 1, prosimy o zgodę na lot według planu. To Polima Foxtrot 856. To Polima Foxtrot 856, zezwolę na lot trasą zaplanowaną, zgodnie z planem lotu, a to trasa 2-5. Następnie kontynuuj według planu, ustaw kontrast modela 7503. Mamy zgodę na lot według planu, odlot będzie z pasa 2-5 po starcie według planu. Ustawiamy transponder 7503, Papalina Foxtrot 856. Papalina Foxtrot 856, zasadzenie zapisano prawidłowo. I prosimy zgodę na uruchamianie Papalina Foxtrot 856. Papalina Foxtrot 856, uruchamianie zadań ciśnienie 1017. Uruchamiamy ciśnienie 1017, Papalima Foxtrot 856. Kraków Wieża, dobry wieczór, Sierra Papa Mike, Sierra Tango na stanowisku 1-1, typ Cessna 172, informacja kilo, prosimy o zgodę na lot w VFR, jak w planie. Zulu 3, Delta Romeo, Mike, I can feel my flight plan, please. Zwróćcie mi Delta Romeo Mike, please stand by, stand by, stand by, stand by, Sierra Tango, dobry wieczór, zezwalania w przestrzeni kontrolowania lotniska Kraków Banita, wyżej niż 2000 stóp, odwrót pytania 2-5, kontynuuj zgodnie z planem, ustaw kontrast modela 7504. Mamy zgodę na lot VFR jak w planie, nie wyżej niż 2000 stóp, odlot z pasa 2-5, transponder 7504 i gotowi do uruchamiania Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, złożone zapisane prawidłowo, uruchamiać zaznaczam, ciśnienie 1017. Uruchamiamy QNH 3017, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Kraków Wieża, Sierra Papa Kilo, India Bravo, witam serdecznie, poprosimy o zgodę na lot PFR, dajemy zgodnie z planem. Okej, mamy zgodę na uruchamianie, tak więc ustawiamy światło beacon, włączamy awernikę, włączamy pompę paliwa. Na 3 sekundy mixture reach. Obserwujemy wzrost ciśnienia paliwa. Włączamy pompę paliwa. Rozglądamy się dookoła. Oczywiście w realu jest to bardziej ważne niż. Znaczy się jest ważniejsze niż tutaj na WatSimie. Otwieramy okienko, krzyczymy od śmigła, zamykamy do rozruchu. Uruchamiamy ciśnienie 10 hamulce nożne, nie parking brake. Tak pół centymetra, tak żeby osiągnąć obroty 1000 obrotów na minutę po uruchomieniu. I uruchamiamy. Alfa 1 Alfa do oczekiwania, pasa 2-5, Sierra Tango. Obserwujemy od razu ciśnienie oleju. Coś słabo z hamulcami. Proszę powtórzyć. Od razu ciśnijmy parking brake. Coś słabe hamulce miałem, nie wiem. Może coś nie tak z kalibracją. Dobra, włączamy alternator na flights. 1000 obrotów. Nie czekamy, aż się silnik zagrzeje. Możemy podnieść klapy w pozycję do startu 10 stopni i włączyć awernik. Wow, krzesło mi strzeliło. Czekamy na temperaturę oleju, aby móc zacząć i kołować i może wykonać od razu tutaj próbę silnika. Widzę, że pomimo Pomimo parking brake'ów samolot dzisiaj jakoś bardziej niż kiedy indziej
przesuwa się, ma tendencję do przesuwania się. No niestety jest to baga Fisipsa, powiedzmy. Startujemy 105, byśmy w powietrzu, Sierra Alfa Whiskey Tango. Również Michał słyszymy leci, tylko on chyba w drugą stronę leci, właśnie odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, najpierw na Indie. My polecimy na Indie. Sierra Zulu, Sierra Alfa, kłóci do półpieczki, ma jakieś ostatnie dwa przejazd drogą kurę na Alfa, jeden Alfa. Tym bardziej dlatego, że pogoda nadchodzi zła ze wschodu, więc lepiej teraz lecieć bliżej wschodu, później oddalić się na zachód. No i w razie czego, jak warunki w Krakowie nie pozwolą, to jeszcze mamy Katowice, czy tam inne opcje. Okej, okay, zobaczmy jeszcze, co my tu mamy za ETC. Będzie informacja 123,8. Wstawię sobie od razu w preselekcji. Wieża lot 3916, proszę o zgodę na kołowanie do pasa 25. No, 3916, kołowanie do punktu oczekiwania przed pasem 25, drogą kołowania Alfa 1 Alfa. Kołuję do punktu oczekiwania pasa 25, drogą Alfa 1 Alfa, lot 3916. Zależy tam go, kontrolujemy zmianę, zgłosz się do opuszczenia w strefie, kontrolujemy do pika. Zgłosiłem się do opuszczenia w CTR-u, wykonujemy jak pani Sierra, Polski Tango. Kraków wieża Polish Air Force, pani ma Fox 856, prosimy o zgodę na kołowanie. Zgłosiłem Fox 856, kołuje do punktu oczekiwania przed pasem 2-5 drogą kołowania do Alfa, zatrzymajcie przed Alfą. Kraków wieża, powoli ma Foxtrot 856, w miarę możliwości prosilibyśmy Bravo Charlie 856. 856, pomagaje droga kołowania Charlie, jest w tym momencie zamknięta z powodu prac remontowych. Rozumiem, kołujemy Bravo Alfa, zatrzymamy przed Alfa, powoli ma Foxtrot 856. Kraków wieża, Sierra Papa, Echo Member Sierra. Aż muszę to sprawdzić, bo przecież ostatnio, sprawdzając metary w poprzednim filmie, mówiłem wam o tym, że była otwarta. O, jest znowu zamknięta. Od dzisiaj. Widzicie, nie sprawdziłem. No tam, rzeczywiście mój błąd. No i tak się prezentuje mój Active Sky. Na wojskowej trójce gotowi. Rzeczą, na którą trzeba uważać teraz, są ślady aerodynamiczne, ponieważ normalnie można wpaść w tarapaty, wlatując taki ślad. To kto? Co to jest? A, ten myślałem, że ktoś się zalogował na WAC i ja go widzę jako takiego kolesia. To jest przecież element scenerii, którego wcześniej nie zauważyłem. Ech, dobra. No dobra, jesteśmy gotowi do kołowania. 7-2-0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 
chcieli przeprowadzić. Alfa 1 Alfa do punktu oczekiwania przed pasem 2.5, Sierra Papa, Mike, Sierra Tango. Zawsze informuję kontrolera o tym, że będę robił próbę silnika. A to ze względu na to, że... kontrolerzy są przyzwyczajeni do tego, do dużych samolotów, które takich prób za bardzo nie wykonują. No i często się zdarza po prostu, że nie chcę im psuć ich planów po prostu, dając, stojąc w punkcie oczekiwania, czy zbliżając się do niego, często się dostaje już zgodę na odlot.
Widzicie, kontroler oczekuje, że po prostu szybko zajmiemy pas i szybko go zwolnimy, bo ktoś na przykład ląduje. No więc wolę wcześniej poinformować, że ja odwrotnie do niektórych innych drugie silnika sobie robię w punkcie oczekiwania. I wtedy jakby sytuacja jest bardziej klarowna. W Warszawie z kolei próby silnika robię jeszcze na... jeszcze na miejscu parkingowym. Ze względu na to, że w Warszawie zazwyczaj jest dużo, dużo większy ruch, więc nie chcę tam go blokować, robiąc próby. Kraków wjeżdża, chowań ma Fox 856, oczekuję przed alfą. Kraków wjeżdża, chowań ma Fox 856, oczekuj. Brawo, Alfa, do punktu przesyłania pasa 2-5, na wypadki na linię, brawo. Okej, robimy próbę silnika. Drugi, będziecie numer zrazni. Przyjąłem, Sierra, linię, brawo. Sierra Papa Echo do Sierra, prosimy o zgodny na lot według planu. Okej, próba przeprowadzona pomyślnie. Niekontrolowanie lotniska nie będzie niż 2000 stóp, transponder. 7507, Sierra Papa Echo. Startujemy pasa 2-5, później w lewo na punkt Kilo. Z punktu Kilo udamy się kursem 164 do punktu Sierra. To tak na początek. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, gotowi do odlotu. Za tym dużym zobaczmy, jaki ślad aerodynamiczny zostawia. Jeszcze mi go chyba nie pokazało. 3-9-1-6, wiatr 0-9-0-7, 3-9-0-7, pas 2-5, starto rozwiązałem, dostarczy mu się, jak on zbliżany, na 1-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Andy, kolejna stacja, kolejna stacja, pasa 2-5. I w Kraków zbliżanie właśnie, a mamy 1-2-1 powskaz, zaraz się zamierza, 3-9-1-6. Kraków, wieża, Sierra Papa Echo, numer Sierra, prosimy o zgodę na uruchomienie Echo. Sierra Papa Echo, numer Sierra, informacje nieuruchane, finansowe, ciśnienie 1017 i oczekujcie na kołowanie za 2 minuty. Zrozumiałem, uruchomienie ciśnienie 1017, Sierra Papa Echo, numer Sierra. Dobrze, proszę, 856, kończymy kołowanie. Kontynuujemy kołowanie, powoli ma Fox 856. Ciekawe, czy inni też tak słyszą tego kontrolera, czy tylko ja? Sierra Papa Mike, Sierra Tango, gotowi do odlotu. Radio na 3, tak by the way. Dobry wieczór, Kraków. Wjeżdża Sierra Papa, Sierra Lima Echo. Proszę zgodę na lot według planu lotu. Lot BFR. Mamy zgodę na start z pasa 2-5. Zgłosimy w powietrzu. Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Transponder Charlie. Landing light, strobe light, speed dot hit on. Krótko przed alfą, Sierra, nie ma.
kontynuuję kołowanie. Kontynuujemy kołowanie, Sierra India Bravo. Mixture rich. Wiatr w plecy. Raków wieża, Sierra Nolander, Sierra. Airspeed Alive. Wszystkie wskazania na zielono. Rotate. Trochę go jeszcze rozpędza. Tak nam. Wznosimy. Papa 92. Sierra Papa 5. Sierra Papa Mike, Sierra Tango w powietrzu. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, kontynuujemy zgodnie z panem, z gościem opuszczanie strefy kontrolowanej. Karol wieża, Papa Lima, Kostra 856, czy mówiliście coś do nas? 856, 25, zgłoś gotowość do odlotu. Zajmujemy pan 25, zgłosimy gotowość do odlotu, Papa Lima, Kostra 856. Zulu 3, Delta Romeo, Mike, ready for taxi. I wlecimy nad punkt Kilo. Jak wierzę, że pochodzi Paweł i Machowska 856, gotowi do odlotu. Mamy go do nas, teraz zgłosimy w powietrzu Paweł i Machowska 856. Co będą trzymały te 1900-1800 stóp i kurs 164. Doskonale, czy punktu. Pogody na loty przestrzeni kontrolowanej nie wyżej niż 2000 stóp od lotnika 25 w nasadze 7508 Sierra Papa Foxtrot Mike Kilo. Zulu 3, Delta Romeo, Mike, ready for check. Poproszę jeszcze raz kod transportu, nie ma na razie uwagi, znam wysłowy, Sierra Papa Foxtrot Mike Kilo. Tak jak uwierzę, to pani Maska 256, w powietrzu dolatujemy do punktu Kilo. Transporty 7507, Sierra Papa Foxtrot Mike Kilo. Kontynuujemy zgłosimy opuszczenie strefy kontrolowanej lotniska. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, opuszczamy strefę kontrolowaną lotniska. Na Dobczyce, kurs 117. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, opuszczamy przestrzeń kontrolowaną. Dzięki za serwis, do usłyszenia. Zulu 3 Delta Romeo Mike, ready for taxi. Na zgodę na uruchomienie się na Papa Foxtrot Mike Kilo.
gotowi do zajęcia 2-5 i odlotu skierania prawo. Dobra, przechodzimy na informację. Tutaj kocioł oczywiście w Krakowie się zrobił. Jeszcze po tym jak ja zgłosiłem, no to ktoś przerwał transmisję po prostu. Powinniście czekać na readback. Dobra, zniesiemy do 2000. Kraków informacja, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, typ Cessna 172, wysokość 2000 stóp, krótko po Sierze w krakowskim CTR-ze. Transponder 7504, prosimy o informację, o zapewnienie informacji powietrznej. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, witam, cześć. Michał. Informacja oczywiście będzie dla Was zapewniona. Za Wami w tej chwili Antonow II, 4700 stóp, oczywiście obserwuję prawo, a wykonuj zgodnie z planem, gdyby się sprawy zmieniła, oczywiście poinformuję. Informacje o ruchu przyjęliśmy, wykonujemy zgodnie z planem. No i cześć Piotrze, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Kraków informacja, ma pani ma Fox 8-5-6, dobry wieczór Piotrek. Wysokość 1250 metrów wykonujemy na jezioro. Dobry, prosimy o zapewnienie informacji powietrznej. Pani ma Fox 8-5-6, dobry wieczór, cześć Adam. Dobra, trzeba wytrymować ten samolot wreszcie porządnie. A mi ten skoczył. Potencjometr na przepustnicy. Okej, tym kursem 117 przez 6 minut będziemy się kierować. No i ja... O, właśnie, przede wszystkim to nie mogę zapomnieć o tym, że zadaniem tutaj jest szukanie tych banerów. Więc pytanie, czy ja je znajdę. Czy gdzieś tutaj miałem taką mapę Krakowa paszpolską, laminowaną. Teraz ją sobie otworzę. No i lecimy ku przygodzie. Kończy się nam jedna sceneria, zaczyna się druga. W sumie nie wiem, czy to jest sceneria, nie, to jest chyba zwykły podkład. A tutaj na szczęście mam fotoscenerię. Troszkę ograniczona widzialność, ale to jeszcze nie jest duży problem. Widać już jezioro. No jak widać, dobrze wytrymowany samolot to podstawa. Czyli tak, w okręgu 5 mil od Dobczyc możemy, znaczy musimy szukać banera. 5 mil to bardzo dużo niestety. Ale może się uda. Przede wszystkim będziemy mogli
Znaczy będziemy musieli uważać na wysokość, ale 2300 to jest takie bardzo bezpieczne minimum, a 3500 no to jest taka maksymalna wysokość, którą tutaj musimy uzyskać. Tam już chyba widzę baner. No dokładnie. Ale on jest wielki, no przecież widać go bez problemu. Lecimy więc zrobić mu zdjęcia. W jakieś 6 minut doleciałem właśnie no to jezioro, więc kalkulacje co do wiatru na tej wysokości były w miarę poprawne. Widzicie, że nie pokazuję często tutaj planu lotu, bo mam go na iPadzie odpalonego, ale zaplanowałem wiatr 6 węzłów z kierunku 030. Proponuję, żeby wznieść się teraz na 3000, 3500, no 3000 i zrobimy takie ładne zdjęcie tego banera. Mam nadzieję przynajmniej. W sensie oblecimy go w zakręcie. Za mną gdzieś ten Antek leci. Ale on jest wolny, to raczej został trochę z tyłu, ale fajnie, rzeczywiście, przecież było widać, że to Antek. No, ktoś lecieć Antkiem taką trasę. Przede wszystkim widoczność z Antka nie jest najciekawsza. No, 3000 to my tutaj nie osiągniemy, więc wystarczy 2,5. Aby tylko screenshoty działały, ale jak coś, to jeszcze mam przecież nagrany film. Zawsze to jakiś dowód. Okej. Okay. Wszystko przygotowane. Chyba. Jeszcze tylko kamerę sobie trochę zmienia, żeby widać było skrzydło. Widać cyferki. Screenshot zrobiony. No dobra, wrócimy się troszeczkę nad jezioro, tak żeby kursy zgadzały się z tym, co planowaliśmy na mapie i polecimy dalej. Tak mi się wydaje, że ten baner mógłby być 4 razy mniejszy. Jest chyba trochę za duży. Okej. Okay. Przy okazji w tym zakręcie udało się wznieść na 3000. Wytrymujmy się i stąd kierujemy się kursem 158 przez 13 minut. Czemu mam te dymki włączone?
Okej, stopper start. Haha, no widać, widać, jasne, że widać banerek. Jak dla mnie mógłby być 5 razy mniejszy. No jasne, na pierwszy raz, kurde, zamiast trymer ustawiać, to ja tutaj... Proszę nie rozpraszać pilota w trakcie pracy. Jak widzicie, mam wolant, znaczy przyciski na wolancie skonfigurowane jako klawisze na klawiaturze, że tak powiem. Więc w momencie, jak tutaj chciałbym coś pisać na czacie i coś zrobić na wolancie, to się wpisują literki. Na voice, że tak, żebym... Sierra Papa, Mike, Sierra Tango, słuchamy? Sierra Papa, Mike, Sierra Tango, słuchamy? Sierra Papa, Mike, Sierra Tango, przed wami w odległość i 200 mili, Antonow w Lubi. Tak, żebym komentował. Ach, obserwuję. Rozumiemy informację o ruchu. Przyjęliśmy, będziemy wykonywać z uwagą. Sierra Papa, Mike, Sierra Tango. Sierra Papa, Mike, Sierra Tango i pokazuję, pozdrawiam na Facebooku, tak, kanale. No i czekamy w takim razie na relację. Na licencję. Będzie, będzie. Nasza wesoła załoga również pozdrawia. No dobra, trzeba by się wznieść wyżej. Jesteśmy już za deltą. Na tyle, żeby móc podnieść się do co najmniej 4,5. Chociaż teraz lecimy bardziej na wschód, więc na przykład 5,5 tysięcy stóp. Trochę lewej nogi. Efekt od śmigła dało się zaobserwować po dodaniu pełnej mocy. Od razu samolot zaczął uciekać. To nie na waszej drugiej godzinie 10 minut od was. Też na 162 w waszą stronę wykonuje 4. Dziękuję, informacja o ruchu Psieli. Na razie nie obserwujemy. Serwopal Wojski Tango. I Sierra Papa, zoom na alfa, trochę mniejszej prędkości, lepsze wznoszenie, jak najszybciej, żeby tutaj osiągnąć tą wysokość. Założyłem słuchawki, bo nie słyszałem w ogóle, no nie kontrolera, informatora, chociaż kontrolera też, bo uprawnienia kontrolerskie na Wacim posiada Piotrek oczywiście. Piotrek zresztą jest z linii Delphin Sky. Niestety chyba nie będzie nam dane się spotkać w Warszawie jutro, w sensie w niedzielę. Praca go przytrzymuje z tego co wiem. Ale wypiję twoje zdrowie, Piotrek.
trochę głucho, tak bez. Znaczy z tymi słuchawkami, nie uważacie? Mi się trochę wydaje, jakby było aż za cicho. No, teraz z tego przyjemnie i wychodzę z drogą. Ile antków dzisiaj lata? Za oknem u mnie już ciemno, tutaj oczywiście dałem sobie chyba 2 godziny wcześniejszy czas od tego realnego. Informacja, Pawali ma Fox 0856, wchodzimy na 1000. Tak, zresztą widać 17:56. Pawali ma Fox 0856, dziękuję, przyjąłem. Ja przestanę się znosić, bo tutaj te chmurki stoją. Nie chcę w nie wlecieć, więc póki co 5000 znaczy, nawet trochę mniej. I papa ma posto 856, 8 mili przed wami na drugiej godzinie. 2172, 1 4300, 2 4600. Przyjąłem, dziękuję. Na razie nie obserwuję papa ma posto 856. I jeszcze raz Papa Maśla Tango, dla was również informacje na waszej 12 godzinie 11 minut przed wami. Te same testy, 172, 3600 i 4300. Przyjąłem z uwagą, Sierra Papa Maśla Tango. Kraków informacja, właśnie zacząłem obserwować ruch na godzinie drugiej, chyba pani ma 156. A panie Osobno, to się pięknie. Rozejrzę się trochę z zewnątrz. A szukam tego charakterystycznego zawijasa, o którym wam mówiłem, w Rabce Zdrój. Jesteśmy niedaleko niej, no ale stąd go chyba nie wypatrzę. Rabka jest po naszej prawej stronie. Trochę dalej. Nie no, słuchajcie, jest za cicho ze słuchawkami. Ja je zdejmuję, ja muszę słyszeć moją Cessnę. Najwyżej za chwilę trochę podgłośnie kontrolera. Zastanawiam się, gdzie tamten leci. Ile my mamy do siebie? A niewiele. Dobra, chmury. Mniej więcej ominięte. Teraz trzeba pójść do góry, żeby nad tymi górami przelecieć. Tutaj normalnie jest strefa zakazana. No ale tak jak już wspominałem wam, nawet z nimi się ich nie stosuje, więc pozwalam sobie tędy przelecieć. Jakąś łapiemy ograniczoną widzialność. Czy ja widzę SPAWT? Czy to jest Michał? Dlaczego on leciał na Indie, skoro jest już tutaj? Jak to jest możliwe? Nie rozumiem. No, a tutaj już za tym... za tą górą będziemy mieć nowy targ. Chyba już nawet widzę lotnisko. Czyżby to były zabudowania, scenerii? Dokładnie. Widać lotnisko w nowym targu. Może jakiś low pass? Może jakiś touch and go? Co wy na to? Skoro już bawimy się, jesteśmy blisko, to czemu by nie? To najpierw trzeba tą dolinę sobie
polecimy i zejdziemy pod chmury, bo trochę niebezpiecznie się tak robi. Tym bardziej, gdy one się pojawiają. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, na północ od Nowego Targu, zniżamy do wysokości kręgu i wykonamy konwojera. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, przyjąłem i panowie z wagą na wadze 11 i 4 mile z wami. To jest 172, w tej chwili 1800, obserwuję i zgłoszę po wykonaniu. Ruchu nie obserwujemy i zgłosimy po wykonaniu Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Na Papa Zulu, Sierra Alfa, na waszej drugiej 4 mile, to jest 172, będzie zbliżała 4. Kraków, informacja, Papa Lima Fox 2856, utrzymujemy 1000 metrów nad poziomem morza. No, Papa Lima Fox 2856, gdzie jest? Ok, wykonam po prostu prawy krąg. Teraz usłyszę alfabetę. Gdzie ta cześćka mi uciekła? Tego wam nie powiem. Bo nie wiem. Nie widzę jej. Przed chwilą ją widziałem. Może wleciała w jakiś znaczy może się za chmurą gdzieś schowała, bo wlecieć to oczywiście nie mogło. Tutaj flaps ten. Dajmy. Łączmy landing lightsy. Pytanie, jaki wiatr tu mamy. Niestety dokładnie się tego nie dowiemy. Chociaż można... mógłbym taki trik zrobić, że w Active Sky można ustawić częstotliwość i jakby odczytuje nam taki automatyczny ATIS dla obszaru, w którym obecnie jesteśmy. Kraków, informacja, dzień dobry, cześć Piotrek, kłaniam się z Sierra Papa Kilo, Oskar Tango, po odlocie od Sierry wykonujemy na Delta, nie wyżej niż 1800 stopni. Sierra Papa Kilo, Oskar Tango, Kraków, bardzo dobry wieczór, witam tutaj Michał. Wykonamy według planu informacji. Hej, klapy 20. W tej chwili w okolicy, bo ubra. Wziąłem brak ruchu w okolicy Sierra Oskar Tango i bym prosił o lokalny Q&A. Fear selector, bo flaps. A Sierra Oskar Tango, kurwa dla Krakowa, 1017. 1017, dzięki na pokładzie. Zobaczmy sobie, jaki tu mamy wiatr, 44, kierunek 2 węzły, także na 2-7 mogę spokojnie sobie tutaj usiąść. Kogo tam w oddali widzę? Dobra, nie będę się na nim skupiał na razie. Sierra Papa Foxtrot Mike Kilo, Przerywam touch and go ze względu na to, że już jestem w połowie pasa. Dobra, wyrównajmy. Jeszcze nie nabieramy wysokości, czekamy aż nabierzemy prędkości. Klapy na 10 stopni w tym momencie, jest prędkość, dopiero wznoszę. Panowie, plan lotu ma, jak was mam, to jest odlot Krakowa i lądowanie w Krakowie. Także powiedziałem, że to jest
od powodu targu. Przyjęcie i zboczy, kiedy trzeci pan. Flaps 0. Zmiana będzie od nowego końca. A co ma ok, ja w takim razie poszło ponownie o wyzwaniu, po prostu problemu do pomysłu. No dzięki temu, że nie zabraliśmy pełnych zbiorników paliwa, to ta Cessna ma całkiem dobrą moc. Dobrze się wznosi, dobrą prędkość. Ma w zakręcie nawet przy wznoszeniu, także... Sierra Papama i Sierra Tango, zgłaszamy po konwojerze. Aktualnie wchodzimy na pozycję z wiatrem i będziemy wracać na trasę. A Sierra Papama i Sierra Tango zdjąłem i zakończam trasę, tak? Zanim będzie wykonywać. A jest na 162, druga w tej chwili obserwuje odlotnie od nowego targu w stronę Życa 3800. Informację o ruchu przyjęliśmy, Sierra Papa, Mike Sierra Tango. Także konwojer nie wyszedł. Byliśmy za wysoko, za późno na to. A Lima Fox 6 i informacyjnie na waszej pierwszej godzinie, 12 minut przed wami, w okolicy lotniska Nowy Targ. A, tu jest baner, druga, patrzcie. 3200 punktów i będzie wykonywała w stronę zachodnią w stronę. Ten baner, który miał być wczoraj w Olsztynie. Chciałem na razie nie obserwuję to Lima Fox 6. Gdzieś jeszcze tam. Umieścili go tutaj. Kraków, informacja, Sierra Papa Kilo, brawo, cześć, Piotrek, obecnie po wylocie z CDR-u Krakowa na punktem India, kontynuuję zgodnie z planem 2000 stóp. Sierra Papa Kilo, brawo, Kraków, informacja, dobry wieczór, cześć Adam, ma wykonać zgodnie z planem ruchu w okolicy, na razie nie obserwuję, kręta dla Krakowa, 1017. Wykonujemy zgodnie z planem ciśnienie 1017, Sierra Papa Kilo, brawo. No dobra, to wracamy się na ten baner. Można by powiedzieć. Bardziej liczyłem, że on będzie po tej stronie. Gdzieś. Właśnie. Od nowego targu. A on jest tutaj, bliżej Krakowa. Jest Antek. 4000. Ma się na tango i na waszej pierwszej godzinie 8 mili Antonow drugi, w tej chwili 4000. Obserwuję. Ruch obserwujemy i udajemy się na północną stronę jeziora w Olsztynie. Sierra Papa, Mike Sierra Tango. Krakow, informacja, Papa Lima Fox, zwrot 856, wynosimy 1500 metrów. Dzień kolegi przez radio, to jakbym słyszał tam silnik tego Antka. Papa Lima Fox, Papa Lima Fox, 856, przyjąłem i pan nawet zgłosił po obronie. Przyjąłem, zgłosimy jak się. No, trzeba stąd jak najszybciej uciekać. Sierra Papa Fox, taków informacja, żeby dobry wieczór ponownie, Sandy Janek. No i właśnie, w planie lotu miałem nowy targ. Sierra Papa Fox, później, znaczy o co chodzi? Lecąc tam z punktu Delta, trafiłem na ten nowy targ, nie widziałem nigdzie baneru, no to zdecydowałem, że zrobię sobie touch and go w nowym targu. I spodziewałem się gdzieś tutaj zobaczyć ten baner. No a tu się go przegapiło. 1751-0 wykonuje we własnym zakresie zgłoszę postawić. Tak, zwracamy. Gdzie on tutaj był? Tutaj stoi? Tak.
Nie będę się tam zbliżał pod zbocza, bo ta chmura tu jeszcze stoi nad tym wzniesieniem. Gdzieś tu ten antek się jeszcze kręci. Nikt nie wie, gdzie w tym momencie. Znaczy ja nie wiem. Więc po prostu pozwolę sobie tutaj polecieć troszkę tak przy tej górze. I zrobimy takie zdjęcie zwyczajne. Bez jakichś zakrętów. Albo... A nie, no kurde, jestem za nisko nad terenem, bo można by zrobić slow fly i zrobić fotę, jak mam 40 węzłów. Ale to trzeba było taki pomysł zrobić z każdym zdjęciem. Albo w ogóle w jakimś korkociągu. Dobry wieczór. No dobra, w końcu to jest symulator, więc możemy się trochę pobawić. 8 minut, 12, 12. Prędkość odpowiednia do klap, 10 stopni. Okay. Wejdźmy tak na 4400. To jednocześnie potracimy trochę prędkości. Zdejmę sobie słuchawki, żeby lepiej słyszeć, jak silnik pracuje. Ok, klapy 20 i klapy 30. No i teraz tylko, żeby nie przeciągnąć. Okej, okay, mamy 40. Coś węzłów. Jeszcze wolniej bym mógł tak naprawdę lecieć. Zwolnij jeszcze. Już tracę wysokość niestety. Ale zrobimy zdjęcie. Takie. Prędkość jest odpowiednia. Pach, fota strzelona. Dobra, pełna moc. Nos równo. Flaps up. Z 60. Flaps na 10. Stopni. Jaką informację popali ma pod 8.56 i wchodzimy z powrotem na trasę. Znaczymy 4.55. No i co, i znowuż tam nowy targ. O, proszę, jest antek. No, było blisko. To może uda się pokazać Wake Turbulence. Sierra Papa May, Sierra Tango, Antonowa obserwujemy i wykonujemy na nowy targ. Widzieliście? Tango, informacje. To, co przed chwilą mogliście zauważyć, prawie że prędkość spadła do prędkości przeciągnięcia, szarpało nas i tak dalej. To są wake turbulence, takie późne turbulencje spowodowane, o. Spowodowane, no co, strumieniem zaśmigłowym i w ogóle tym, jak poprzedzający nas samolot ingeruje tutaj w powietrze. I takich rzeczy trzeba się ustrzegać przede wszystkim przy lądowaniu. Przy starcie zresztą też. Ciekawostką jest to, że ostatnio... Dzisiaj próbowałem sobie takich lądowań, w sensie... Nie lądowań, startów. Zatrzymaniem pracy silnika po starcie. Czyli momentalnie jak tylko ten... Start miał miejsce, nabierałem 200-300 stóp, symulowałem sobie utratę mocy, no i szybki zakręt z powrotem na lotnisko. I tak starałem się wymierzyć, jaką wysokość ta Cessna potrzebuje, żeby taki zakręt był bezpieczny. No i z tym Active Skyem to jest w ogóle niebezpieczne, bo robiąc taki zakręt, to trzeba na pewno lądować równolegle. Nie jesteśmy w stanie wrócić na pas, z którego startowaliśmy, bo... Cały czas tam będzie czekać na nas ten
Wake Turbulence, który sami jakby wywołaliśmy. I tyle razy trafiło mnie i uderzyłem w ziemię, w pas i tak dalej, że stąd dzisiaj ta wymiana opon była potrzebna. Dobra, no podejrzewam, że mało kto dysponuje tą scenerią, na której ja mogę teraz lecieć. Jak widzicie, bardzo ładnie tutaj to wszystko widać. Czorsztyn, Nowy Targ i tak dalej. Jest to za sprawą naszego kolegi, który tak amatorsko sobie wykonał taką scenerię, fotoscenerię, przekazał nam ją. Bardzo go pozdrawiam i mu za to dziękuję, że mogę z niej korzystać, bo jest superowa. Dobra, lecimy na ten Nowy Targ. Zejdźmy do 4500. Jaku sekundę, dobry wieczór, nie na papacie na Lima Echo po opuszczeniu India. Witamy. Akira Pomocy na Lima Echo, krasz informacja. Dobry wieczór, informację przyjąłem. Po tej samej trasie, w tej chwili udało się do punktu Bravo, to jest 8 minut długa i oczywiście informacja. Tutaj mały pasek dzielący dwie scenerie. Zgłosimy nad Bravo QNH 1017 na Echo. Na fotel informacyjnie będziemy tutaj oczekiwać około 3, więc pokręcimy się w okolicy. Dziarwa Pakile idzie Bravo. Teraz lecimy nad Jezioro Żywieckie. Muszę pamiętać, wyszukać tych banerów. No głosimy post, jeden nie Bravo. Teraz Pateko Nowym Beciera dla waszej informacji nad tym hotel. Na wysokości 2000 wykonuje kółeczka. A także wykonuje. Cessna wykonuje kółeczka. Przelecimy sobie nad lotniskiem. Zobaczymy, jak wygląda z góry. I uciekamy od tej nadchodzącej złej pogody. Jak na razie pogoda jest bardzo okej. Bardzo się cieszę, że mogłem wam pokazać właśnie, jak wygląda te Wake Turbulence symulowane przez AquiSky. I to tak nie na zasadzie, że przypadkowo to... Znaczy nie przypadkowo, że wystąpiło to przypadkowo, a nie, że było ugrane. Niczym scena w filmie. Nawet nie trzeba uważać właśnie na coś takiego, bo jakbyśmy byli blisko ziemi, tego wzgórza i tak dalej, no to ta historia mogłaby się nie najlepiej skończyć. I założę z powrotem trochę słuchawki, bo już uszy mnie zaczynają boleć od tego wszystkiego. No i z Nowego Targu na Rabkę mieliśmy lecieć kursem 327 przez niecałe 5 minut. Wspieram Papa Sierra Lima Echo informacyjnie. Na punktem hotel w tej chwili 2000 stóp oczekuje Cessna 172 i druga w dokim to hotel dolatuje na wysokości 2500. Taki pusty dźwięk strasznie bez tych słuchawek. Wezmę podgłośnie trochę ATC. Nad punktem hotel, wracamy na trasę, wykonujemy do 3500 stóp. Sierra Papa Kilo. Trochę przesadziłem, sorry. Otwieram papa Kilo Bravo, przyjąłem. Na razie wykonuj i można wnosić. Nabrałem niepotrzebnie wysokości. Proszę tu drzwi, mamy zgłosić się. Otwieram Bravo.
A z jednej strony nic nie zgłaszali, że tylko wykony według planu, tak? Można do 6000 wnosić. Przed wami ruchomi osoby. Śmiałem. Sierra Papa Kilo, nie ma, no. Sierra Papa Kilo, Tango, na waszej informacji. Sierra Papa Kilo, Tango, na waszej informacji. Dwa samoloty nad nowym targiem. Jedna 1600, to się przyjęło. Sierra Oscar Tango, przyjąłem. Czemu ja na klapach lecę? Ruch o informacji przyjęty, dziękuję. A, ale błąd. Teraz informacja, to pani Mokos, 856 i właśnie informujemy, że chcemy zrobić rozwoje razem z targu. A pani Mokos, 856, panowie, wy, panujcie, no właśnie, w zakresie ruchu nowym targu nie obserwuję, nic złożyć po okrągłej. Musiałem to przeoczyć niestety. Musiałem. Dobra, wyprymujmy ten samolot, żeby już spokojnie móc lecieć. Sierra Lima Echo, na brawo. A teraz Papa Sierra Lima Echo, albo zrobimy inaczej, włączę na chwilę autopilota. Nad punktem hotel Cessna 2000. Ustawię go w tryb Alt, czyli będzie utrzymał po prostu określoną wysokość. Przyjęliśmy Sierra Papa Sierra Lima Echo. Jestem za minutę. Rajdu i wykonujemy teraz bezpośrednio na adaptor. O, nasza stacja panowie urwało, także poproszę o powtórzenie. Krak, informacja, Sierra Papa Echo, nadal Sierra, po pierwszym punkcie Rajdu. Wykonujemy teraz na adaptor bezpośrednio. A Sierra Papa Echo, nadal Sierra, przyjąłem informacyjnie dla was, 5 minut przed wami na waszej 12 sesji. Cessna 172 długa, 3,5. Chodzą tam do się. Ok, jestem z powrotem. Sprawdźmy temperatury, ciśnienia. Tak jak widzicie, gdy odchodzicie na 2 minuty od komputera, napiszcie to kontrolerowi na czacie prywatnym. On się na pewno nie obrazi. Zależy oczywiście, o jakiej fazie lotu mówimy. W każdym razie, ja już widzę charakterystyczny zakręt w rapce. Może wezmę kamerę zewnętrzną, żeby lepiej było widać. O! To jest bardzo charakterystyczny punkt dla mnie na tej fotoscenerii. I tam mamy już rapkę. Tutaj dokładnie, o po prawej. Więc co? Doleciliśmy do kolejnego punktu naszej trasy. Troszkę nawet wcześniej niż zakładałem. I skręcamy teraz na Żywiec. 284 kurs przez 15 minut ponad. Sierra Papa Sierra Lima Echo nad hotel i idziemy od nad wzniesienie na 3100 Sierra Papa Sierra Lima Echo. Sierra Papa Sierra Lima Echo po tej samej pasie będzie wykonuje też coś długa. A także z uwagą na wykonujcie i można do... Okej, okay, tam wykonuje ten Antonow chyba. Dokładnie. Z uwagą, wykonujemy z 8 na 3000 Sierra Papa Sierra Lima. A ja w planie lotu podałem 4,5, tak? Tak, dobra, zgadza się. To teraz już lecimy tak jak w planie lotu, 4500 do Żywca.
w Żarze raczej nic nie będę robił, no bo tam o touch and go i inne sprawy raczej trudno. Musiałbym lądować, startować. Trochę szkoda mi na to czasu. Ale przelecimy sobie na pewno tam, koło lotniska w Żarze. Bo teren jest bardzo ładny, ładnie odzorowany we FSX-ie. I chyba jakaś linia kolejowa biegnie. Tak rozglądam się właśnie, patrząc też na mapę. No i ta linia kolejowa się zgadza z mapą. Także okej. No i co, miałem wam opowiedzieć... O czym miałem wam opowiedzieć? Między innymi o skanerze. Zakupiłem sobie skaner Unidena plus dodatkową antenę do niego, teleskopową. W ogóle historia zaczęła się tak, że oczywiście obserwujecie kanał, to wiecie, że w poprzednim konkursie, znaczy w poprzednim filmie było rozwiązanie konkursu. No i okazało się, że osoba, która wygrała, jest tutaj z okolic Łodzi, a tym bardziej jeszcze w Łodzi studiuje. Więc nie było sensu, żebym wysyłał jej tą nagrodę pocztą. A po prostu udało nam się praktycznie na drugi dzień umówić gdzieś tam na mieście i tą nagrodę przekazałem. Pozdrawiam tutaj Mateusza chyba. Mam nadzieję, że nic nie przekręcam. Boże, jeżeli tak, to przepraszam. Mateusz albo Marcin. Sorry. W każdym razie miał on w samochodzie nawet już zamontowany skaner lotniczy właśnie. I szukałem kogoś, kto ma skaner, kto jest mi w stanie polecić jakiś skaner i też powiedzieć, na co można z takim skanerem liczyć. Wyłączę póki co autopilot. Nie będziemy lecieć na autopilocie przecież cały lot. No i trafił się on i super pokazał, że naprawdę już na takiej antence słychać komunikację na częstotliwości Warszawa Informacja i tak dalej. Więc sobie ten skaner zakupiłem. I przyda mi się on w niedzielę na zlocie Delfina. Nie wiem, czy będę w stanie coś ponagrywać jakby z tej... Czy nawet jeśli byłbym w stanie ponagrywać. To jest taki problem, że o ile wiem, w prawie stoi tak, że podsłuchiwanie tych wszystkich częstotliwości nie jest żadnym wykroczeniem. Ale wykroczeniem jest wykorzystanie tego. Więc gdybym chciał nagrać to i wrzucić do internetu jako film w YouTubie, trochę się boję, że mógłbym podpadać pod jakiś paragraf, a tego raczej bym nie chciał. Więc no, będę mógł tylko po prostu zaoferować kolegom z Delfinskaya to, że posłuchają sobie komunikacji. Mam nadzieję, że to będzie działać ok. Ale raczej nagrywać tego na... A czemu w sumie nie miałbym nagrywać tego na YouTube? Skoro na przykład... O, co się dzieje? Skoro na przykład jest sytuacja, gdzie lecimy samolotem i po prostu podłączam dyktafon pod interkom. I też wtedy słyszymy przecież komunikację lotniczą. Ciekawe zagadnienie. No może jednak się zdecyduje coś nagrać. Pytanie tylko, czy to zadziała. Kupiłem specjalny przewód, żeby połączyć ten skaner z moim dyktafonem. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy tutaj jabłonkę na 116,4. Ja sobie ustawię tą częstotliwość na NAV 116,4. I na przykład mogę sobie ustawić radial do niej 180, dzięki czemu będę wiedział, kiedy przelatuję. Tak naprawdę na trawersie, powiedzmy, tego VOR-a. O. I praktycznie zaraz będziemy. A to będzie oczekiwanie nad lotniskiem, czy lądowanie ich po prostu na lotnisku? Lądowanie ich. A teraz na Alfa chciałem w takim razie wykonać po własnym zakresie ruchu, a na razie nie obserwuję. Zgłoś się po lądowaniu.
No i okej, jesteśmy na radialu 180, więc można to łatwo sobie też skorelować właśnie z mapą. Jeśli się nie mylę, no to tutaj pod nami jest Białka. A w oddali słucha Beskidzka. My kontynuujemy coraz bliżej granicy państwa, de facto, gdzie w Rilu bliskie latanie granicy chyba wymaga nawet specjalnej zgody, ale nie mówimy tutaj o tej granicy ze względu już na Unię Europejską, ale jest jakiś pas wyznaczony między granicą z Rosją, Białorusią, Ukrainą, gdzie żeby latać trzeba poprosić o zgodę specjalny organ. Tak więc w niedzielę na Babicach odbędzie się trochę taki nieformalny, nie no w sumie formalny, ale raczej kameralny zlot linii Delfin Sky. Ciekawi mnie jak to będzie. Wcześniej będę musiał wstać. Nie chcę mi się jechać samochodem, więc chyba polski bus wezmę albo pociąg do Warszawy. No i coś postaram się nagrać, jakąś relację może i może nawet będę miał możliwość też polatać po Warszawie. Zobaczymy, jak to wszystko wypali. Szczególnie rozmawiałem z Andrzejem, że gdybyśmy poszli polatać, to ja najchętniej teraz już bym chciał na przykład poćwiczyć sobie przeciągnięcie albo jakiś taki ostry zakręt. Chciałem po prostu poczuć, jak to jest w samolocie z tymi siłami. Mam nadzieję tylko, że nie wiem, że Pawia tam nie puszczę. Pytanie tylko, czy Andrzej będzie skłonny i czy pogoda pozwoli. No właśnie, pogoda jest tutaj też największym problemem, tak naprawdę. Zastanawiam się, czy tam na szczycie już nie doczytał się element scenerii żaru. Nie, jeszcze nie, chyba. Nie wiem, retencyjny chyba. Co tak słabo słyszę teraz innych ludzi? Coś tu zmieniałem w ustawieniach, to dlatego, czy po prostu ktoś ma słaby mikrofon? Okej, trochę odeszliśmy z kursu. I na przykład jeżeli chcecie się bardziej zorientować na mapie, gdzie jesteście, chociaż ja w tym momencie tam dzięki tej Białce i suchej Beskidzkiej jakby mam zachowaną tą orientację, to możecie sobie na przykład poszukać właśnie radiala, na jakim jesteście. Dla przykładu teraz 154. Jesteśmy na radialu 154 dla Jabłonki. Bierzecie mapę. Na mapie wręcz macie Róże Wiatrów. Także wyszukujecie sobie. No tak naprawdę jesteśmy na radialu. Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Dla waszej informacji od północno-zachodniej strony do żaru. W tej chwili teraz 180 długa, 3500 stóp obserwuję. Okay. Dziękujemy, informacje przyjęliśmy. Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Sierra Papa Kilo, India Bravo i dla was również informacja od południowo-wschodniej strony do w okolice lotniska żar. Zresztą 80 długa, w tej chwili obserwuję 4,5. Przyjąłem ruch obserwuj informacyjnie, będziemy niedługo zbliżać do 3000. Sierra Indy Bravo. Sierra Indy Bravo, przyjąłem breakback Sierra Ataka Nowy Mercera. A dla waszej informacji, po waszej prawej stronie, na drugiej godzinie 6,5 mili, Cessna 172 i na waszej 10,15 mili, Cessna 182, również 4,5000. Wziąłem Sierra Papa Echo, no do Sierra. Tam widzimy punkt VFR-owy dla Krakowa, będzie to pewnie Romeo.
Chciałem powiedzieć uniform, bym powiedział źle. Nie wiem, skąd mi przyszło, że uniform. No, ale tak jak wam mówiłem, o, teraz znowu już ten radial się zmienił. Możecie sobie znaleźć radial, na którym obecnie jesteście i później z mapą przyrównać, gdzie się znajdujecie jeszcze. Tutaj nie mam zabudowanego DMI, ponieważ jestem GPS. Jak w sesji się odejtuje, jak się ma ten GPS tutaj, albo w ogóle bez GPS-a się lata, to jest jeszcze panel, który wyświetla nam DMI, czyli odległość w milach od VOR-a. No to już wtedy możemy dokładniej określić swoje położenie, szczególnie gdy mamy do dyspozycji jakieś dwa VOR-y, albo nawet trzy, z którymi możemy jakby te radiale sobie połączyć i bardzo łatwo określić, gdzie jesteśmy. Kierowca Alfa 8 Tango informacyjnie na waszej godzinie drugiej. To Michał. 12 mil od punktu hotel, to jest na 172, 2600 punktów obserwacji. Ok, pojawia się nam jakaś Cessna. Widzimy tutaj zbiornik, właśnie ten retencyjny, o którym wspominałem. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, mamy Cessna 172 w zasięgu wzroku. A Sierra, Sierra Tango, wyjąłem, dziękuję. A z kolei tutaj będzie Jezioro Żywieckie, więc skręcamy w lewo, bo na razie, chociaż zastanawiam się, z której strony tu, jak tu polecieć, tak żeby mieć największe prawdopodobieństwo, żeby znaleźć baner. Ale dobra, skręcimy na razie w lewo, wypnę trochę słuchawki, znowuż posłuchamy sobie silnika, czemu nie. Polecimy najpierw nad Jezioro Żywieckie. Pozostawiam w 8856 informacyjnie w okolicach Jezioro Żywieckiego. Mieliśmy samoloty, przystępy 172. A tak, żeby podjąć się z uwagą. Wsiąłem, dziękuję. Pozostawiam w 8856. Ja Papa Kilo Skarsan. Do dla was również informacja. Okay. Poszukamy. 5 mil mamy tutaj do tej Cessny. Ja Papa Kilo Oskar Tango przyjąłem, wykonujemy z uwagą, dziękuję. Ja Papa Kilo Oskar Tango. Ja Papa Delta X-Ray Mike, opuściliśmy, że zakontrolowano uzyskać w punkcie India, zakontrolujemy. No i trzeba się rozglądać za banerem. Na wysokości 2000. No i za ruchem też. Do 3500. Oczywiście. Próbuję zobaczyć, w którym kierunku wykonuje ta Cessna. Tak trochę w kolizyjnym, ale my chyba będziemy trzymać się więcej, wyżej po prostu. Chyba, że ona już widzi baner na przykład, no bo jakby jeszcze nie znalazła banera. Ja patrzę na tank, tu po waszej lewej stronie dwa samoloty Antonow II, AR Commander 11 wykonują w stronę Jeziora Żywieckiego. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, obserwujemy. Robi się gęsto. Sierra Papa Lucia Alfa, panowie, dla waszej informacji, w tej chwili nad Jeziorem Żywieckim cztery samoloty VFR, także wykonują się z uwagą i za chwilę od północnej strony również piąty samolot będzie wykonywał na Żywieckie, także z uwagą wykonujcie. Czy ktoś widzi baner?
Może go postawili tam w tej dolinie? Mam informację, czy jest jakiś ruch przy sku Echopa Zulu Romeo. No jest, dużo. No, ostatnia stacja, Holstein, proszę. Echo Nowe Westiera. Echo Nowe Westiera, w tej chwili żaru startuje 180 do długa z lotem nad Jezioro Żmieckie. I na Wielkiej Jeziorze w tej chwili 4 samoloty Pauser. Ale się gęsto tutaj zrobiło. Antonow drugi, ale komander 11, także wykonam się z uwagą. Dobra, widzę chyba baner. Nie, to drzewa. Gdzie ten baner? Zakup informacja, popełniła po stratę 756 i zniżamy do 900 metrów nad żarem. A pani ma po stratę 756 przyjąłem. A się gęsto tu zrobiło. Minęliśmy jezioro Żywieckie, wykonujemy w kierunku Rabki. Poprosimy informacje na temat ruchu sprzeciwka, wznosimy 3,5 do 6,5 kierunku Rabka, kierunek Brawo. Nie, to ten, co startował. Nie, kierunek Brawo, gdzieś tu był. Kierunek India Brawo, tej chwili przed wami, ale komander Jantonów Długi, 3000 stóp, 3500 stóp z waszą stronę wykonują. I na... Zaraz dla żartu naprawdę poproszę o wektor. Na naszej trzeciej test na 182 druga 5000 stóp. Czemu jeszcze tego baneru nie widzę? Baneru jak baneru, tym bardziej nie widzę. Ruchu. Kraków, informacja Sierpa Palfa, witam go aktualnie na północ od lotniska Katowice Muchowiec. Prosilibyśmy o konwojera. To znaczy o informację w naszej okolicy i zgłaszamy konwojera na Muchowcu. Sierra Palfa, już tam do ruchu w okolicy nie obserwuje, także można wykonywać w własnym zakresie i zgłosić. Czy gdzieś tam ten baner by był? Dziękuję. Schowany? Spójrzmy po konwojerze. Nie, nie widzę. A teraz już dam go informacyjny wiatr dla lotnika w Katowicach, w Żyrowicach 110 stopni 5 wezów QNH 1016. Dobra, ten na 2000 leci, to okej, okay, jest bezpieczny. Nie widzę tamtych, kurde. Antka i AC. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, prosimy o podanie nam pozycji tych Antonowa drugiego i AC-11, którzy są gdzieś tam za nami w chwili obecnej. Ja poproszę kosztaj w takim stacji. Sierra Papa, Mike Sierra Tango. Mike Sierra Tango, w tej chwili tak, od północnej strony do jeziora Rzymskiego Cesna 172 wykonuje aerokomander z tej chwili w stronę lotniska Żar 3500 stóp. Aha. I Antonow drugi na waszej godzinie czwartej 1800 stóp, tej stosowuje 1,5 mili. A, dobra, to wszyscy nisko. Dziękujemy. Jeszcze wektor na baner. Sierra Papa i Sierra Tango. Sierra Tango, a tworzyłem banery. Fakt, ale wektoru nie znam, bo nie wiem dokładnie gdzie są, nie pamiętam. Także trzeba sobie radzić samemu. O, jest! Taki żarcik, dzięki. Ale kiedyś tam musi być pewno, bo nie ma innej możliwości. Kraków informacja, Sierra Papa Kilo Oskar Tango, zgłaszam lotnisko Żar w zasięgu wzroku, czy byśmy mogli, zgłaszam jeden konwojer nad Żarem, Sierra Papa Kilo Oskar Tango. Dobra, jest baner, słuchajcie, lecimy nad niego. Tango, ruchu na Żarze, nie obserwuję, także można wykonywać QNH 1017 i zgłasz po konwojera. Przyjąłem lokalnego miejsca przyjęte. Zrobimy taką modyfikację, bo jednak ze słuchawkami jest za cicho w tym samolocie. Uwaga na prędkość. Oblecimy tutaj. I baner już był. To zaraz go informacja schwycimy. Informacja na podnieba pochwyta 856. Wnosimy 1300 metrów. Wykonujemy na lotnisko Żar. Następnie według planu na Katowice. A pani ma pochwyta 856. Panowie, w tej chwili wychodzę do transmisji. Informacji wziąłem. I w tej chwili na Żarze konwojera wykonuje rekomender 11. Tak, z uwagą do komisji. Przyjąłem, przepraszam, bo pani ma podkład 856.
Dobra. Mamy wszystko, co potrzeba. Można robić foty. To się zastanawiam, czy w takim... Nie, taki zakręt jest słaby do zdjęcia, bo nie widać żaru i tak dalej. Sierra Papa Zulu, Sierra Alfa, Taka, Commander Konwojera na żarze wykonuje i po waszej lewej stronie okay. Wyprostujemy. I jest banner, dobra. I takie zdjęcia zaraz zrobimy. Ciach. Okay. To była pierwsza wprawka. I teraz druga z całym ruchem, który tutaj lata. Super, dobra. Zgłaszamy się punktem pełna moc. Wykonujemy w kierunku punktu hotel na wysokości 3000. I na północ. To w lewo będzie szybciej. Ostry zakręt 45 stopni. Tak, nie można wykonać. Przelecimy wysoko. Tylko teraz jeszcze będę chciał tak z powrotem włączyć sobie tutaj mapę, tą Polska. Znaleźć żar. I tak, file level 9.5, a tutaj 3.5, okej. Staramy się, akurat jesteśmy po konwojerze i wykonujemy w okolicach Huty Katowickiej, Sierawiski Tango. I ja w takim razie mam dla was stronę hotel od Bravo 3500, a wykonuję. Dobra, spójrzmy w plan lotu. Z Żywca kierunek 356. Tak, i teraz powodzę też Mike stronę do Katowice, a wykonuję teraz 4500 z powrotem. A druga, a obserwuję 2500. I będziemy przez 4.40. Kraków informacje, Sierra Kilo, Oskar Tango, po konwojerze zgłaszamy. Spojrzę jeszcze tutaj, wylecimy ORG. Tu mamy z jeziora, a też jakiś taki zbiorniczek sobie wybrałem jako pierwszy punkt kontrolny. Sierra Kilo, Oskar Tango, przyjąłem wykonać tak na według planu informacyjnie po waszej prawej stronie za długości mili. 80 długa, nie mam to drugi. Trochę ruchu tutaj jest. Wykonujemy z uwagą. Przepraszam, dzięki za informację. Teraz mam do odkazania. Teraz to Foxtrot Mike Kilo. Dla waszej informacji, na waszej 11 godzinie 15 minut z wami. Waszą stronę Rafki wykonuje test na 172 i na waszej 10 godzinie 18 minut w tej chwili. Może w taki sposób pokażę wam, jak wygląda żar z góry. To jest oczywiście fotosceneria i trochę tam scenerii darmowej zresztą dostępnej, te hangary, hotel taki charakterystyczny i dwa pasy. Widać stok narciarski z wyciągiem. Jedną cestę obserwuję 3500, druga w tej chwili 2800. Dziękuję za informację, Sierra Papa. India Bravo. Został nam ostatni baner do odnalezienia. Na waszej drugiej godzinie 12 minut z wami samolot wykonuje na... No i Active Sky obecnie bardzo dobrze się sprawuje, bardzo mi się podoba. Przede wszystkim nie ma żadnych przeskoków pogody, wszystko dzieje się tak jakby przejściowo. Jest ta pogoda zaczytywana z tak zwanych raportów GRIB, czyli nie tylko mamy tutaj do czynienia z interpolacją konkretnych metalów, z konkretnych lotnisk, których zawsze jest za mało, a prognozy GRIB pozwalają na realne odwzorowanie wiatrów, temperatury i tak dalej, jeśli chodzi też o wyższe, czy nie wyższe, tylko jeżeli chodzi o całe terytorium, powiem kraju, bo latam tylko po Polsce, ale ogólnie. Wszędzie to pokrycie jest tym systemem GRIB. No pogoda jest po prostu bardzo realistyczna. No, żaden inny system, który
Znaczy tak, tylko z Gripa koszty zostały obecnie chyba Opus i Active Skynext. Dlatego są takie drogie niestety. Gitara zagrała, to sprężyna od mojego statywu z Ikei na mikrofon. Kupiłem lampkę chyba za 40 zł, wymontowałem lampkę i włożyłem mikrofon. Polecam takie rozwiązanie. Już niestety fotoscenery nie sięga chyba tutaj do tego zbiornika wodnego, na którym mieliśmy lecieć. Tak się wydaje przynajmniej. Hotel, szukamy huty Katowice na wysokości 800 stóp. Więc tutaj już w takich punktach na ziemi ciężej będzie się leciało. Ale oświęcim. Szukamy huty Katowice. Ale oświęcim, bez problemu powinniśmy znaleźć. O, straciłem dużo wysokości, miałem 4,5. Wznieśmy trochę. Jak widzimy, widzialność troszkę spada, mam wrażenie. Ale powinniśmy chyba bez problemu dolecieć. O, no i widzimy punkt Romeo w tym miejscu. Ładnie to niebo teraz wygląda, bardzo mi się podoba. Druga rzecz jest taka, że czas nie jest. Ja poproszę do numer 15 za 6. Na waszej 12 i 7 z wami. Trzeba się pośpieszyć, żebyśmy, żeby nas noc tutaj nie zastała. Taka totalna noc. Ustawię na chwilę tylko lewy zbiornik paliwa, żeby się wyrównały poziomy paliwa w zbiornikach. W FSX-ie te wskaźniki pokazują dobrze. W realu tak naprawdę każda Cessna ma z tym problem, że wskaźnikom nie można ufać w żaden sposób. Coś tu jasno w ogóle, tak jakby miało oświetlenie w kabinie włączone, ale nie jest włączone. Tutaj trochę z kursu zboczyłem. Już trochę nagrywam. Zaczyna się dziewanie. Godzina 21 w realu, że tak to nazwę. Właśnie, do której godziny jest informacja obsadzona? Od 19 do 21 chyba to zaraz będą kończyć. Chociaż myślę, że Piotrek zostanie. Tym bardziej, że jeszcze tyle ludzi leci, to... Nie, do 22 chyba będzie. Popełniłem taki błąd, że nie zapisałem sobie czasu odlotu, czasu startu, a powinienem. Żebym wiedział też dokładnie, ile czasu już latamy ponad to, co było zaplanowane. Okej, i teraz chwila, bo Oświęcim już jest w tej przestrzeni, żebym ja tutaj nie wleciał zaraz. Albo już wleciałem, kurczę. Zdajemy moc i zniżę do 3000. Tango, ze zdjęciami wszystkich już tutaj banerków, kieruję się na punkt Oskar. Zdjęłam papa, z tego przyjąłem i z wami tam. Nie wiem o tym, że przecież jeszcze jest TMA. A jeden samolocik także z uwagą wykonujcie i zgłoście w takim razie dolocie do punktu Oskar. Ruch obserwujemy, zgłosimy w dolocie do punktu Oskar. Chciałem już pytać, bo dziękuję. Ruch obserwujemy oczywiście. Wiecie, zagadałem się i bym wleciał w TMA, o ile już nie wleciałem. Pytanie, czy jest kontrola na TMA. Jest, approach. Mam nadzieję, że się w tym TMA nie znalazłem.
zabawi. Dobra, jeszcze jedno kółko zrobimy. Okej, okay, już w TMO nie wlecimy. No zastanawiam się, będę się usłyszeć. Chociaż jestem na trawersie, Romeo. Tu jest północ, tu jest trawers Romeo. No jest szansa, że wleciałem. Minimalnie może, no. Ale dobra. Zniżyliśmy 3000 stóp i lecimy dalej. Trzeba się wytrymować. Podczas dzisiejszego nagrywania mam straszne problemy z dźwiękiem. Znaczy problemy w sensie takim, że poziomy jakoś mi przeszkadzają głośności. Teraz znowu już za cicho ten cały FSX był, później za głośno. Teraz też się okazało, że miałem ściszone słuchawki de facto. No i tak walczę z tym dźwiękiem trochę, że... Ale przecież to Watson. Czyżbym miał dowiedzieć się czegoś nowego? A to ja wiem i wiem, że nie obowiązują tutaj, więc nie omijam. Ale prawie się zagadałem i wytemawiałem. Dobra. Nastraszył mnie tutaj Piotrek. Już myślałem, że coś się może pozmieniało, no. W sumie, no wiecie, można sobie symulować... Czy nie ma sensu według mnie symulować pewnych rzeczy na Watsimie, bo... No albo byśmy... Głupio tak wybierać trochę, więc... Trzeba się dostosować pod przepisy, które istnieją, czyli między innymi te, które mówią, że... Nie ma stref prohibited na przykład na Watsimie. Bo jakbyśmy mieli wybierać, no to też jest problem z ATZ-ami i różnymi innymi. Już nie wspominając o sprawdzaniu aktywności stref tymczasowych, nie? Prosimy o informację o ruchu w rejonie lotniska Nowy Targ. Sierra Papa Kilo India Bravo. Sierra Papa Kilo India Bravo. Nowy Targ bez ruchu, zaraz 180 długa. Aż dziwne, że na tyle zakrętów i tyle wszystkiego, busola magnetyczna zgadza się z żyrokompasem. Informacje o ruchu przyjąłem. Coś nie do końca się zgadza, patrzcie. Trzeba ją ustawić. Na chwilę i nawiedziałem, że wiecki w tej chwili 172 Tesla, 2600. Tak jest bardziej poprawnie. Trochę się jednak rozjechało. Sierra Papa Foxtrot Mike Kilo, ruch obserwuje, wykonuje z uwagą. Sierra Papa Sierra Lima Echo i dla Was również informacja. Od północnego wschodu nad jezioro, w tej 58 stóp, obserwuje samolot
A także wykonuj, uwaga. No, a tutaj mamy już podkład VFR Poland. I na przykład tutaj mamy dwa kominy, to jest raz. Tutaj mamy drugi komin, to jest dwa. I tutaj mamy zbiornik jakiś z wodą, to jest trzy. Patrzymy na mapę. I mamy dwa kominy, jeden komin i zbiornik z wodą. Tak to właśnie działa. Jak to tema było daleko? A to panie łasko, 156 informacyjnie w okolicach UD Katowice stoi na 2000 samolotów, a wykonuj. No nie wiem, czy tak daleko. Chyba że ja źle odczytuję wysokość tego tema, może one jest wyżej, ale dla mnie 3500 stóp, więc... Właśnie, trzeba pilnować tej wysokości teraz. 3000, okej. Okay. Kraków informacja, Papa Lima Foxtrot 856, czy mówiliście coś do nas? Mówiliście coś do nas. Papa Lima Foxtrot 856, panowie w okolicach punktu hotel. Wykonuję taki samolot na 2000 stóp. Okej, okay, mamy Oświęcim od Mysłowice. Od Oświęcimia kierujemy się na Mysłowice. Kierunek 3, 4, 8, 5 sekund, minuty. Sierra Alfa i Sierra Papa Kilo Oskarżanego. Dla was również informacja na ten hotel samolot na 2000 stopach wykonuje. Przyjąłem Sierra Oskarżanego. O, tak to ja robię troszeczkę głośniej, poproszę, naprawdę strasznie cicho was słuchać. Przyjąłem Sierra Papa Kilo Oskar Tango. Dziękuję pięknie. I Sierra Papa Kilo Tango. W tej chwili przed wami trzy samoloty w zależności od hotel i czwarty w tej chwili w okolicach hotel oczekuje, także wykonujcie z uwagą. Informację o ruchu przyjęliśmy, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. I poprosimy jeszcze o aktualny meter w Krakowie. Sierra Mike, Sierra Tango, pogoda na Krakowa 18.30, czasu Zulu. Nad cisza, Kawok, temperatura 7.4 i UNH 1017. Dziękujemy, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Tango, panowie, meter, tak żeby wiedzieć, czy pogoda się pogarsza w Krakowie, jak na razie jest OK. Więc powinniśmy zdążyć przed zmianą pogody i ograniczoną widzialnością, a Active Sky potrafi no nieźle tutaj tą widzialność ograniczyć, naprawdę. Tak, zgadza się z Sierra Papa. Mam nadzieję, że tam tutaj taki malutki krąg. Jesteśmy tutaj. Nie wiem, co to za fabryki obserwujemy, ale mam nadzieję, że dobrze udało mi się zlokalizować Hutę Katowice. Oni tam krążą, więc chyba się to zgadza. Od południa w stronę hotel też na 172 i na północ zachodę w tej chwili 4 samoloty VFR, także z uwagą wykonuję. Teraz tak, hotel. Dlaczego oni nad hotel wykonują, jak ja tutaj gdzieś bliżej jest ten... Chcemy wznosić na 4000. Później zniżę do poniżej 2300, żeby przypadkiem właśnie nie naruszyć granicy. Zbierali mojego. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, gdzie ta huta jest. Poprosimy o pogodę dla lotniska w Popradzie. Informacyjnie nad jeziorem Czorsztyńskim zniżamy 3000 stóp i możliwe krótkie oczekiwania. Sierra Papa Kilo, India Bravo. I moje okolice, więc musiałem wygooglować trochę. Sierra Papa Kilo, India Bravo. Musiałem wygooglować tutaj. Dla Popradu z godziny 19 czasu. Zulu, wiatr cisza, widzialność powyżej 10 km. Informacje o tym, gdzie ta huta się znajduje, gdzie jej szukać. Temperatura 8.2 i ciśnienie 1.06. Pogoda zapisana dla Popradu, ciśnienie 10.16. Sierra India Bravo.
Taką informację, bo pani ma Foxtrot 856 na Kutą w Katowicach. Szukamy. Na 1000 stóp wykonujemy dalej według planu. Szukamy powoli baneru. Powoli ma Foxtrot 856, panowie, obserwuję w tej chwili 2600 stóp, HK1017. Kraków, informacja, poprawka na 1000 metrów, bo pani ma Foxtrot 856. O, dziękuję, dziękuję. W takim razie, Iwanowie, wykonujecie tak według planu. W takim razie zgłoszcie w dolocie do punktu India. Zgłosimy w dolocie do India, pani ma Foxtrot 856. Tu już widzę punkt hotel. Low fuel w lewym zbiorniku. Ok, wyrównały się te poziomy. Przestawmy z powrotem na both. Zniżmy do 2000. Rozglądam się za jakimś ruchem, tam jeszcze kogoś obserwuję. Ok, już jesteśmy na wysokości, na której nie przekroczymy granicy TMA. I pytanie brzmi, gdzie ta huta? Żebym jeszcze wiedział, kto tam wołał. A w metrach to wołał na pewno ten Antek. Polisz. Papa Lima Foxtrot znaczy. To możemy troszkę tutaj scheatować i polecieć na niego i ten baner pewnie znajdziemy gdzieś tam. I Sierra Papa Kilo Oscar Tango, specjal załoga miała ostatni banerek zasięgu wzroku. I zawracamy z nad Huty Katowice, nakręcamy na punkt, brawo, następnie jak w planie Sierra Oscar Tango. A Sierra Papa Kilo Oscar Tango, przyjęłem w takim razie wykonuje według planu. Zobaczmy się na punktem hotel, zgłoszcie w dolocie do punktu India. Sierra Oscar Tango przyjąłem, zgłosimy nad India. Dobra, to lecimy nad hotel. Ruch zasięg wzroku, trzeba tutaj uważać, żeby się nie pozderzać. Widzę, że na podobnej wysokości wykonujemy. Coś, jakieś takie spike lagi dostaję. Ciekawe, czy będzie to widać na nagraniu. Przycina mi momentami niestety. FSX-a. Dobra, szukamy banera. Tu jest właśnie Huta Katowice, jak mniemam. Jest punkt hotel, tu jesteśmy bezpieczni. Ale gdzie ten baner? Jest baner, dobra. A podlecimy pod niego, czemu by nie? Jak przelecę nad tym dymem od komina, to pewnie klatki mi mocno spadną. Teraz od razu Lukier Alfa przyjąłem informacyjnie w stronę punktu Bravo 2, samoloty wykonują Antonow 2 i ER Commander 11. Także wykonuj z uwagą i zgłoszcie przez... Albo to przez ten ruch, jaki tutaj jest teraz, tak przycięcia mam takie niestety. Któż tu leci? Sierra Papa, Zulu... Ach, ciężko mi rozczytać. Zulu Bravo Alfa. Aha, czyli baner jest tutaj, przy zbiornikach. Zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Golf Hotel tutaj, tak? Czyli
A to gdzieś indziej jest ta huta niż myślałem. Ja myślałem, że tutaj, a to tutaj już są zbiorniki, tu położyli. No, w sumie 5 mil jest. Albo może tu jest ta huta. Tango obserwuję w okolicach Media. Panowie, potwierdźcie, czy będziecie wykonywać teraz na dostaw, czy trafiliście w Media do TTR-u? A prosilibyśmy w takim razie o wloty do TTR-u punktem India, Wielkie Tango. A teraz Tango w takim razie zgłosz do Krakowa, wyżej. Dobra, mamy paliwa jeszcze na godzinę lotu. W takim razie przechodzimy na wieżę, lotujemy punktem India. Dziękujemy bardzo i jeszcze informacje dla wszystkich. Powodzenia, otwieram aparat Wielkie Tango. Powodzenia. Dobra, zróbmy jakąś ładną fotkę z tym słońcem zachodzącym. Się trochę odbije w prawo. Aj, tak się nie da. Przekombinowałem. Ale może tak. Tutaj. Ciach, jeszcze jedno, dobra. Teraz trochę zmieńmy jakieś ułożenie kamery może. No i dobra, fotki wykonane. Wracamy na trasę. Oj, wleciałem w TMA. Znaczy, no, nie wleciałem. W sumie nie wiem, czy wleciałem chwilę, zobaczmy. Golf. Przepraszam bardzo, wleciałem. Jestem zły na siebie. Przekombinowałem. Chciałem ładną fotkę zrobić i zapomniałem przecież o wysokości, że tutaj trzeba uważać na to tema. Mijamy miło Szlimanowa. Poprosimy o pogodę dla lotniska. Jakiś trening jest chyba, nie? Na approachu. Nie, delta możliwe krótkie oczekiwanie. Sierra Papa Kilo. Dokładnie. Sierra Papa Kilo, brawo, przyjąłem. Ruch z wami obserwuję. Na waszej 9 godzinie 4:16:72. I zapiszcie informację pogodową dla Krakowa z 19 czasów w Lubiach, cisza, widzialność powyżej 10 km, chmury, kciuk, 3000 stóp podstawa, temperatura 6.3, QNH1017. Informacje o ruchu przyjęte, ruch zaś roku, pogoda zapisana, ciśnienie 17, Sierra Papa Kilo, idę brawo. Panie Mafolca, 856, obserwuję w okolicach punktu India, także kontakt z Krakowem wyżej, 1-2-3-2-3-0, dzięki, gra akurat 4 i potem jedną czasę. Właśnie, dolatujemy do India, więc przełączamy na wieżę 1-2-3-2-5-0, dziękujemy Piotrek. Super zlot, byle więcej, do miłego, cześć, Panie Mafolca, 856. Będzie więcej, to wam obiecuję. Break jest Sierra Papa Kilo z Kartango również do lotu do India obserwuję. Także na wierzchu coś tak, uwierzaj do 2-3-2-0. Dzięki, Michał. Gratulacje i to już. Dobra, jesteśmy w hotel. Z hotel trzeba wracać. Dziękuję Piotrze za kontrolę. Na brawo. Dziękuję za 1-2-3-2-5. Dzieci życzę Piotrek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i fajny zlot. Oczywiście czekam na więcej. Hej, Sierra od Kartango. Lecimy do Bravo i z Bravo do Indii.
Sierra Papa Fox 7 Kilo. Dla waszej informacji, na tym hotel w tej chwili dwa samoloty na oferę wykonują 1600 osób, obydwa i także wykonuj z uwagą. Sierra Papa Fox 7 Kilo, ruch obserwuje, oba samoloty zasięgu wzrostu. Dziękuję za informację. Sierra Papa Maestria Tango i Sierra Papa Delta X Play Mike. Od południowej strony do hotel samolot hotel wykonuje w tej chwili, obserwuje na 2000. Sierra Papa Maestria Tango, ruch w zasięgu wzroku. Co to za samolot jest? Okej, na 2000 lecimy na punkt prawo, chyba już go widać. Tu po lewo. Wybrałem taką trasę ze względu na to, że ten podkład tutaj no nie jest zbyt wyraźny. Mieliśmy lecieć oczywiście tam bardziej po trasie, po autostradzie chyba nawet, ale odpuściłem to sobie, cofanie się, też ze względu na ruch i już po punktach Gepardo lecimy do Krakowa i wylądujemy. Osyna Paweł Delta Ekstremek, dziękuję panowie, że można wnosić do 6500 słów informacyjnie do punktu hotelu w Uniach na 2000 słów, to samą pasę w naszym stronę wykryć. Dziękuję, że mam w zasięgu wzroku. Sierra Papa Delta Ekstremek. Możemy już trochę przyspieszyć. Uspokoiłem lot po tym, jak tutaj ma wleciałem niechcący. Nauczka na przyszłość będzie. Wiele się nie zdarzyło. Nie wiem nawet, czy kontroler zauważył. Nie wiem, jak oni tam mają skonfigurowane to wszystko. Często mają tak też jeszcze, że minimalne wysokości radarowe mają skonfigurowane. Przez to często nawet jak ja bym tam wleciał, niby wysokością do granicy, to mógł mnie jeszcze na radarze nie widzieć, ale... Ale no, tak naruszać granic temat, no to nie wolno. Okej, okay, jest prawo. I India będzie już praktycznie naszym końcem tutaj z Warszawy. Informacja, przejdziemy na wieżę. Dokładnie. Będziemy lądować zapewne na pasie 2.5. Wiatr cisza. Więc zresztą widać chyba, że widzialność jest dosyć ograniczona. Zobaczmy sobie w ActiSky'u, tylko trochę zniżę. Chociaż tutaj już jest granica 3500 stóp, to tak zniżać nie muszę. Ale jednak te 2300 chcę utrzymać. Dobra, co chciałem zobaczyć w ActiSky'u? Chciałem zobaczyć, jak wygląda. O, widzicie? Takie na przykład na niebiesko to już jest ograniczenie widzialności. Tutaj widać ślady aerodynamiczne, taki właśnie za samolotami. Gdy się w nim znajdziemy, no to wywoływany jest ten efekt później turbulencji, wake turbulence. Informacyjnie zniżamy do 2000 stóp i prosimy o potwierdzenie, że ruch na południowy zachód ode mnie również wykonuje na punkt Delta. Sierra Papa Kilo, India Bravo. Sierra Papa Kilo, India Bravo. Według planu złożonego tak, wykonuje stronę punktu Delta i wykonuje na 2062. Przyjąłem, dziękuję. Sierra Papa Kilo, India Bravo. A teraz Paco November Sierra i panowie po ścieżce wykonujecie na punkt Delta i później na Sierra, tak? Wykonujemy teraz dokładnie nad jezioro Dobrzkie i potem na Sierra. Sierra Papa Eko November Sierra. I paliwo już tam... Sierra November Sierra, dziękuję i... To znaczy kontrolki zaświeciły się dla lewego, prawego zbiornika. Że już mamy mało paliwa, ale jest to oczywiście ilość wystarczająca nam tutaj jeszcze do... lotu i lądowania, bezpiecznego oczywiście. Ja mam się ruchu pojedzieć na Sierra Papa Echo November.
Sierra Papa Zulu, Sierra Alfa i na wierzchowcy Kraków Wieża 1-2. No dobra, jest 21.30, jeszcze 30 minut i według TAF-ów to tutaj powinna być hardkorowa widzialność i pogoda, więc no zobaczymy, zobaczymy co się w tym Krakowie wydarzy. Ciekawe czy ktoś ma Active Sky'a. A Sierra Papa Zulu, Sierra Tango, na Media w tej chwili, to jest 22.000 i zapraszam na kontakt z Krakowską Wieżą 123. 2.50 i przechodzimy na łączność z Kraków Wieża. Informacje ruchu zapisaliśmy. Dzięki za zlot. Do usłyszenia, Piotrze. Szkoda, że nie do zobaczenia jutro. Sierra Papa, Maj, Sierra Tango. Może będzie jeszcze okazja, mam taką nadzieję. Ja jutro nie dam rady, bo także pomyśl na to. Dobra, przechodzimy na łączność z wieżą. Sierra Papa Zulu, Sierra Alfa. Witam ponownie. Zezwala na wlot przestrzeń kontrolowana w lotniska niżej niż 2000 stóp. Dobrze, już po prostu Zulu, spodziewa się prawie wielką do zapasa 2.5, gość na Zulu. Teraz Kartango na downwindzie. Śląska Tango, 3/4 zezwalam, zgłoś na prostej. Ale zgodnie na 3/4 zgłosimy na prostej, Śląska Tango, dzięki. Chmurki jakoś nisko w tych dolinach, no zobaczymy co to się tam wydarzy. Kraków Wieża, witamy ponownie, Sierra Papa Mike, Sierra Tango, w dolocie do punktu India prosimy o zgodę na wlot w CTR i pełne lądowanie. Sierra Mike, Sierra Tango, Kraków Wieża, witam ponownie, zezwalam na wlot, przestrzeń kontrolowaną lotniska Kraków Walice, nie wyżej niż 2000 stóp, po punkcie India kontynuuj w kierunku punktu Zulu, zgłoś na Zulu, spodziewaj się prawego okręgu do pasa 2.5. Mamy zgodę na wlot w CTR, po Indii kierujemy się na Zulu, nie wyżej niż 2000 stóp. Spodziewam się prawego kręgu, do 2.5, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, informacja ruchu aktualnie po punkcie India, w kierunku punktu Zulu, samolot Cessna 172, niżej niż 2000 stóp. Pozycja z wiatrem w downwindzie, Cessna 172, niżej niż 2000 stóp. Na prostej, samolot VFR, niżej niż 2000 stóp. Informację ruchu przejęliśmy, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Kraków Wieża, Papani ma Fox, 8.5.6, zwalniamy z drogę Delta i w miarę możliwości przyjmie Delta 1. Cokolwiek do mnie pisze, to teraz już niestety nie będę czatował w tym momencie. Kraków Wieża, 8.5.6, witam w Krakowie ponownie i tak wykonuj Delta 1, płyta wojskowa. Delta 1, płyta wojskowa, dzięki. Papani ma Fox, 8.5.6. Kurze na prostej, Piero, tak. Sierra Oscar Tango, wiatr cisza, pan 2.5, lądować zezwalam. Wiatr cisza, mamy zgodę na lądowanie na pasie 2.5, Sierra Oscar Tango. Alina Crawford 2.5, Krakow Tower, hello. Hello. Alina 4.5, Alina 4.5, Krakow Tower, hello. Cancel your approach clearance. Go around, climb to 6,000 feet with runway heading and contact Krakow approach 121.0.0. Roger, go around 6,000 feet and turn right of heading, Krakow 425. Everyone 425, climb to 6,000 feet with runway heading and contact Krakow approach 121.0.0. Roger, runway heading and 6,000 feet and contact approach on 121.07, Avianca 425. Sierałyski Tango na pozycji 9.5. Sierałyski Tango, 3/4, zezwalam, zgłoś na prostej. Ok, jesteśmy w Indii, kontynuujemy na Zulu. Sierra Papa Zulu, Sierra Alfa, po punkcie Zulu wejdź prawy krąg do pasa 2.5 i zgłoś pod zatem.
Ale cicho, tylko słychać. Sierra, sprawa, Sierra Zulu Alfa, wejdź w prawy krąg do pasa 2-5, zgłoś pozycję z wiatrem. Ktoś tu chyba lądował i odszedł na gołę rant, ale go nie widzę. Kraków zmierza, Sierra Papa Echo, November Sierra. Od południa podchodzimy do Sierra, potem Kilo, zjęcie Belgromy. Sierra Papa Echo, November Sierra, witam podnie. Kontynuuj kierunków punktu Sierra, zgłoś od Sierra. Nie lecę zbyt szybko teraz, żeby wszyscy tam zdążyli bez problemu. Dobra, się do punktu. Wszyscy się zlatują. W Krakowie, w planach pełne lądowanie. Sierra Papa Kilo, India Bravo, witam ponownie. Kontynuuj w kierunku Sierra Kilo. Zezwalam na blok trzeciego trwałego. Fajnie czasowo wyszło, bardzo fajnie, że aż tylu ludzi teraz. Spodziewa się po punkcie Kilo lewego kręgu do pasadu. Jeszcze zobaczmy, czy są chodniki opublikowane. Lotniska w Krakowie wykonujemy Sierra Kilo, nie wyżej niż 2000 stóp. Spodziewam się lewego, 2-5, Sierra Papa Kilo i Niebra. Sierra Niebra, bo informacja ruchu aktualnie w kierunku punktu Sierra, następnie Kilo samolot Cessna 182, nie wyżej niż 2000 stóp. Ruch obserwuje, utrzymuje własną separację, Sierra Papa Kilo i Niebra. Kraków zbierza się na podkreślenia, na następnym Sierra i wyścigmy odwrotem na wylotę 100%. Sierra Papa, Konobem Sierra, zwalona lotniska, nie wyżej niż 2000 stóp, następnie pół kilo i po chwilę spodziewa się lewego kręgu do 2-5. Informacja o aktualna o ruchu. W kierunku punktu Sierra, następnie kilo, samolot Cessna 182, nie wyżej niż 2000 stóp. Tutaj chyba jest na Kilo, mamy już bardzo dobrze się kontrolowanej lotniska, spodziewamy lewego kręgu do 2-5 i przyjrzymy się na November Sierra. Michael tam ląduje? Sierra Papa Zulu, Sierra Alfa 3/4, zezwalam w gość na pasy. Jest z nami ktoś tam, nie ma Zbyszka, gdzie jest kurczę Zbyszek? Sierra Papa Mike, Sierra Tango w dolocie do Zulu. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, po Zulu wejdź prawy krąg do pasa 2925, poprawię zgłoś pozycję z wiatrem. Wejdziemy po Zulu w prawy krąg do 2-5, zgłosimy pozycję z wiatrem. Sierra Papa Mike, Sierra Tango. Właśnie, jeszcze nie jest Foxtrot, Sierra Papa Kilo, Oscar Tango. Sierra Papa Kilo, Oscar Tango, witam w Krakowie. Są takie wielkie te kręgi Alfa Victor Tango. Wiatr, cisza, pas 2-5, lądowaj, zezwalam. Odjemy na 2-5, Sierra Papa Kilo, Tango. Sierra Papa Kilo, Oscar Tango, stracić stanowisko numer 10, Foxtrot, Bravo Alfa. Foxtrot, Bravo Alfa, do dziesiąteczki, dzięki, Pawle, Sierra Oscar Tango. Straszne, nie, wojewódzkie te kręgi. Okay, 1800, wysokość dla kręgu. Kraków zmierza się tak, tak naprawdę to ja mógłbym tutaj przelecieć chwilkę i skręcać i lądować. I we Foxtrot na przykład zwolnić. Pod backtrackiem to raczej. No nie, zobaczymy co chłopaki zrobią. Sierra Papa Echo do Weber Sierra, bardzo mnie to cieszy. Po punkcie kilo wejdź w lewy krąg do pasa 2-5, pójdź pozycję za ten. 2-5 i zgłosił światło. Sierra November Sierra. No właśnie, do punktu Kilo, Sierra Papa Kilo, India Bravo. Sierra Papa Kilo, India Bravo i nad punktem Kilo oseku i czas oczekiwania około 2 minuty. Oczekuję na Kilo około 2 minut. Sierra Papa Kilo, India Bravo. Sierra Papa, Sierra Papa, Sierra Alfa, kontynuuj. Zgłaszam pozycję. Proszę potwierdzić panowie, kto zgłasza pozycję za ten. Kraków wieża, Sierra Echo November Sierra. Zgłaszam pozycję za ten. Sierra Papa Echo November Sierra, zrozumiałem. Kontynuuj pozycję za ten.
zaburzamy pojazd Zetra, Sierra, November, Sierra. Sierra Papa, Mike, Sierra Tango, również pozycja z wiatrem, gotowi na 3/4. Sierra Papa, Mike, Sierra Tango, 3/4, zezwałem informację ruchu aktualnie na prostej CESA 162. 3/4 wykonujemy, ruch obserwujemy z własną separacją, Sierra Papa, Mike, Sierra Tango. No, zamiast lecieć jakoś daleko, to po prostu tutaj zwolnię mocno. Na chodnik płaci do pasowa 5, proszę ścieżka, papa, papa, brawo, gotowy do odwrotu. I tak jestem cholernie daleko. Papa, papa, brawo, tak jest, panowie, oczekujcie. Sierawskie tanko, opuścimy na tego pelta. Sierra Zulu, Sierra Alfa, wiatr, cisza, pan, 2-5, dawaj, zezwalam. Kraków Wieża, Kapelina Fox, 8-5-6, na płycie wojskowej. Dziękujemy za kontrolę bardzo, do miłego, cześć. Kapelina Fox, 8-5-6. Dzięki za ruch, do miłego, do usłyszenia. Break, break, Sierra Papa Alfa, Wiktor Tango, witamy ponownie w Krakowie. Koło numer blisko numer 1-2, do ogunkowania Delta Bravo Alfa. Delta Bravo Alfa, to 12 Sierra Whisky Tango. Sierra Papa, Kilo idzie brawo, wejdź w lewy krąg, break, 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 Sierra Papa, Kilo idzie brawo, wejdź w lewy krąg do pasa 2-5 i złość propozycję zatem. Ok, make sure idziemy. Reach both. W lewy krąg do pasa 2-5, złośmy z wiatrem, Sierra Papa, Kilo idzie brawo. Sierra Papa, echo, no numer Sierra, lew 3/4, zezwalam, głos na tej. Papa, echo, no numer. Nie widzę ruchu na pasie, nie wiem czy on skołował czy nie. Może puszczę klapy dziesiątki. Sierra Papa Mike, Sierra Tango na prostej, 2-5. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, wiatr, cisza, pas 2-5, lądować, zezwalam. Lądujemy pas 2-5, Sierra Papa Mike, Sierra Tango. I na pozycji dziewiątej mi Sierra Papa Kilo i nie ma. Sierra Papa Kilo India Bravo, ciasny lewy do 2-5, czy jesteś gotów? Gotowy, Sierra India Bravo. Sierra India Bravo, ciasny lewy do 2-5, 3/4, zezwalam, kurs na prostej. 3/4, zgłosimy na prostej, Sierra India Bravo. Sierra Papa Zulu, Sierra Alfa, witamy w Krakowie ponownie, kontynuuj na stanowisko numer 9, Delta Bravo Alfa Alfa 1. O kurde, widzieliście to? To są te Wake Turbulence. Pytanie, czy będę w stanie wylądować. Kraków Wieża, tutaj Sierra Oscar Tango na 10 w bloczkach. Dzięki Pawle za kontrolę. Pozdrawiam cię. Dzięki, hej. Dzięki, do usłyszenia. Chodzimy na prostą do 2-5, Sierra India Bravo. Sierra India Bravo, kontynuuje aktualnie samolot na pasie. Kontynuujemy, Sierra India Bravo. Zgłaszam na prostą. Sierra Papa, jako numer Sierra, podejrzewam, że to panowie zaszli się na prostej. Kontynuuj numer 2 do lądowania. Przydołujemy numer 2 do lądowania, Sierra November. Sierra India Bravo, wiatr, cisza, pas 2-5, lądować, zezwalam. Lądujemy pas 2-5, Sierra India Bravo. Mike, Sierra Tango, puściliśmy w Delta. Sierra Mike, Sierra Tango, witamy w Krakowie ponownie. Kontynuujcie na stanowisko numer 8. Delta, Bravo, Alfa, Alfa 1. Na stanowisko numer 8. Delta, Alfa, Alfa 1. Sierra Papa, Mike, Sierra Tango. Kraków Wieża, dobry wieczór. Sierra Papa, Kilo, Alfa, Tango. Witamy. Chcielibyśmy prosić o zgodę na lot VFR w planie. E,
Siedem Boba Kilo Alfa Tango, witam serdecznie, Kraków wieża. Zezwalam na lot PFR w przestrzeni kontrolowanej lotniska Kraków Balice, nie wyżej niż 2000 stóp, odlot pasa 2.5, następnie kontynuuj zgodnie z planem, kod transpondera 7515. Zrozumiem, otrzymaliśmy zgodę na lot VFR, CTR nie wyżej niż 2000, start 2.5, transponder 7515, Sierra Papa Kilo Alfa Tango. Sierra Kilo Alfa Tango, zezwoleni za Kilo Alfa Tango. Piękny widok, jak tak taki duży stoi i już czekasz 5 VFR próby. Wieża, przepraszam, zgramy stabilizację do pasa 2.5. Oj, będzie overround. Coś czuję. Spider 046, Kraków wieża, witam serdecznie. Anuluję podejście do pasa 2.5, przerwij podejście. Zabieraj do 6000 stóp, następnie skup pasa i łączność z Kraków zbliżanie na 121.070. Podchodzimy na drugi krąg, wnosimy do 6000, kontakt z Kraku, zbliżanie, speeder 046. Sierra Papa, Sierra Papa, Eko November, Sierra, wiatr cisza, 2.5, lądowa, nie zwala. Avianca 425, establish 2.25. Emila 425, again, continue approach. Continue approach. Gdzie to stanowisko 8? Tutaj, dobra. Sierra Whiskey Tango, czy możemy prosić stanowisko 13 prawie, bo na 12 jest samolot statyczny. Sierra Whiskey Tango, ale tak wykonuj. Dziękuję, to 13 prawie, Sierra Whiskey Tango. Sierra Papa Kilo India Bravo, witam w Krakowie ponownie. Kontynuuj na stanowisko numer 7 drogą połowania Delta Bravo Alfa Alfa 1. Jak on śmiesznie stoi u mnie. Poprosiliśmy na wojskową trójkę, Sierra Papa India Bravo. Sierra India Bravo, nie ma problemu, na wojskową trójkę. Bravo, wykonuj. Delta Bravo. Delta Bravo na wojskową trójkę, Sierra Papa Kilo India Bravo, dzięki. Sierra Alfa Tango, gotowi do kołowania do pasa 2.5, informacja pokazowa na pokładzie Oscar. Uuu, co tak za szybko? Sierra Papa Kilo Alfa Tango, nie czuję czasami tego w tej ceśnie zupełnie. Sierra Whiskey Tango na 13 prawym, dziękujemy bardzo za kontrolę, przyjemnego wieczoru, do usłyszenia, hej. Do usłyszenia, miłej nocki, hej. Zulu Sierra Alfa przed nami, a my tutaj gdzieś na ósemkę musimy skręcić. Tak, chodzowym do Sierra, prosimy o kołowanie do drogi kołowania Delta w kierunku wyszkolej płyty. Sierra Papa, Kanowemy Sierra, witam w Krakowie ponownie, zapraszam na wojskową trójkę w takim razie, kontynuuj kołowanie, brawo. To jest ósemka? Kołujemy w tak. To ja siódemkę w takim razie, albo dziewiątkę wezmę. Sierra Zulu, Sierra Alfa, nie ma problemu, czternastka wolna, można kołować. Sierra Papa, Mike, Sierra Tango, my też dziewiątkę byśmy zajęli za zgodą. Sierra Papa! I można dziewiątkę zająć. Sierra Papa, Papa Bravo. Aktualnie na podejściu do pasa 2.5, Airbus A320, zgłoś ruch z widocznością. A wiesz... 5, dobra, stoimy. Sierra Papa, Papa Bravo. Coś czekam się na... dzieje, zobaczcie. Kopci mi ta Cessna strasznie. Sierra Papa, Papa, nie wiem Papa czemu. Bravo. W takim razie, za lądującym, zezwalam zająć od razu klatki 5, wtedy też spadają. I oczekiwać. Zrozumiałem, zrobiłem. Olej bierze, dobra, taxi lights jeszcze. Off. Awionikę wyłączam. Parking Sierra break. Papa, Papa, straszne klatki. Dobra, na flights niech zostaną, flaps Sierra Papa Kilo Alfa Tango, kołcie do punktu oczekiwania przed pasem 2.5, drogą kołowania Alfa 1 Alfa.
kołujemy Alfa 1 Alfa do punktu 3, pamiętam, przed pasem 2-5, Sierra Alfa Tango. No i po locie. Zaraz zobaczymy, czemu tak kopcił. Dzięki za udostępnienia. No tu wszystko ok, tu też wszystko ok. Może za mała mikstura, no nie wiem. Dzięki, do usłyszenia. Notatki też całkiem, nie ma żadnych notatek od mechanika. Nie wiem, czemu tak kopcił w tym momencie. Dziękuję, do usłyszenia, miłej nocy, hej. No i patrzcie, jaka pora nas została. Praktycznie w nocy już lądowaliśmy. Więc bardzo fajny lot wyszedł według mnie. Trochę moich błędów, ale ogólnie bardzo sympatycznie. I szczególnie jeśli chodzi o kontrolę i informacje, to bardzo na luzie. Poza może małymi problemami na początku przy starcie ze zrozumieniem kontrolera wieży. Tak trochę ten jego mikrofon jakoś zacinał u mnie. Nie wiem, czy inni też mieli taki problem. Teraz chyba kontroler się zmienił. To widzę Arka SPK. Sierra papa, papa, brawo, Sierra papa, papa, brawo, wiatr ci szapas, 2-5. Startować, zezwalam w głos w powietrzu. No nie ma, zezwalam start, głos w powietrzu. Sierra papa, papa, brawo. Avianca 425, leaving the runway in Foxtrot. Avianca 425, welcome to Kraków, taxi to stand. Number 6 via taxiway Fox, brawo, Alfa, Alfa 1. Roger, taxi to stand in number 6 via taxiway Fox, brawo, Alfa, Alfa 1. Avianca 425. Sierra Alfa, Sierra Tango na stanowisku, prosimy o zamknięcie planu lotu, dzięki za kontrolę, do usłyszenia. Dzięki za ruch, zamykam plan lotu, do usłyszenia. Sierra Alfa Tango, punkcie oczekiwania przed pasem 2-5. Powietrzu zgłosić Sierra papa, papa, brawo. Gdzie ten Arek? Ja go nie widzę. Sierra papa, papa, brawo, kontynuuj zgodnie z planem zgłosić. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was, bo nagranie na pewno będzie długie. Wrzucę je gdzieś pomiędzy odcinkami Delphin Sky'a. No a ja idę się pakować i przygotowywać. Jutro rano muszę wstać wcześniej i jechać do Warszawy. Zastanawiam się tylko, czy nie wrzucić już w rendering tego odcinka, żeby jak najszybciej go wam pokazać. Zobaczymy. No a jeszcze może przejrzyjmy sobie screenshoty, jakie udało nam się tutaj zrobić w trakcie lotu. Okej, okay. Numer 7, banner, numer 6, numer 5, tutaj był, IK jako koniec. Okej, okay, wszystkie zdjęcia są. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, dziękuję tutaj osobom, które były odpowiedzialne za ten zlot, bo wyszedł super, mam nadzieję, że następnym razem banery będą trochę mniejsze. I w sumie dodałbym coś takiego, że na przykład cztery banery i ich lokalizacja są znane, a są również na trasie ukryte jakieś punkty, które nie były nigdzie podane i po prostu trzeba będzie je w trakcie przelotu dostrzec. Nie chodzi tu oczywiście o jakieś zdobywanie punktów i kto wygrał, kto nie, tylko po prostu o zabawę. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, jeśli po raz pierwszy oglądałeś coś na moim kanale i jeszcze tego nie subskrybujesz. I do łapki w górę, jeśli podobał ci się odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć!